Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu czwartej już edycji sukcesu motoryzacji. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Adam Kornacki, dziennikarz TVN-u i kierowca wyścigowy. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Czarek, już oddaję go z Czarkowi. Miło mi się zobaczyć, stary. Nie będę przedłużać, bo nasz gość dzisiaj ma dużo do powiedzenia, dopiero co wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego my już się udajemy tutaj na dół i zaraz przekazujemy panu głos. Nagrodźcie pana Adama drobnymi brawami. Każdy zaczyna od regulacji mikrofonu, zawsze jak siada, także ja nie będę. Każdy, kto przystępuje do mównicy, to pierwszy co robi. W takim razie myślę, że już możemy zaczynać, jeżeli pan również jest gotowy. Ja jestem gotów. No ja się tak zastanawiam przez cały czas, czy, od czego zacząć, czy... Ja bym proponował może chronologicznie. No byłoby najprościej. O, pan ja to czekałem. Opowiedział, skąd wzięłaś u pana pasję do motoryzacji, zainteresowanie zarówno dziennikarstwem, jak i sportami motorowymi? Moi drodzy. Nie, żeby nie zanudzać, tak naprawdę to nie jestem fanatykiem motoryzacji od dziecięcia takiego małego. Też tak naprawdę urodziłem, miałem bardzo dużo różnych pasji, dlatego myślę, że nie mam żadnego tatuażu i nigdy sobie nie zrobiłem i chyba sobie nie zrobię, bo ja się do niczego tak strasznie nie przywiązuję, żeby mieć jedną rzecz i cieszyć się nią do końca życia. Kiedyś grałem w zespole heavy metalowym, teraz też grałem. Potem jeździłem na deskorolce bardzo intensywnie, po 8 godzin dziennie. Aż wreszcie w liceum przyszedł taki czas, że zrobiłem prawo jazdy i ta motoryzacja zaczęła mnie powoli wchłaniać. Ja chyba połowa liceum. Liceum miał wtedy 4 lata, to troszkę więcej niż to, co macie dzisiaj. I tak się to zaczęło, tak naprawdę było to też związane z waszą uczelnią, bo się to zaczęło troszkę z przymusu. Interesowałem się tymi samochodami, chodziłem po salonach, internetu prawie, że nie było, dobre zamieszkłem czasu, ale muszę to powiedzieć, nie, chyba w ogóle nie było. Zbierałem jakieś tam prospekty, coś, chodziliśmy z kolegami, że pierwsi z nas już zaczęli mieć swoje samochody, ja jeździłem intensywnie do Niemiec, do pracy, w wakacje i zarobiłem na swojego pierwszego malucha, kupiłem tego malucha, okleiłem go naklejkami, jak jeździłem do mojej narzeczonej, która teraz jest moją żoną, to wjeżdżałem w pod sąsiada na torecznie i tak coraz szybciej tymi samochodami jakoś zaczynałem jeździć, tak mnie to coraz bardziej zaczynało wciągać, no ale był też czas, że trzeba było znaleźć sobie zajęcie na przyszłość, czyli uczelnię. No, rodzice podsunęli tak delikatnie SGH, no bo mamusia kończyła SGPC tego. Przyszedłem tutaj raz na jakiś kurs przygotowawczy z geografii, a że byłem w klasie humanistycznej, naprawdę ze ścisłych przedmiotów jakoś nie za bardzo mi szło. No to nie mogłem się przekonać, sorry. No, wiedziałem, że to nie jest moje miejsce na ziemi. I tak sobie stanąłem i mówię, dobrze, no ale to ja powiem rodzicom, że nie chcę iść na SGH, oni tutaj te kursy mi załatwili, dobra, to co tutaj zrobić? No to pojechałem na uniwerek, stanąłem przed listą wydziałów i tak jadę palcem, jadę i to klasa maturalna już. Jadę, dziennikarstwo. No to mnie może interesowało, ale polityczne to nie za bardzo. No to trzeba się interesować samochodami, no to dziennikarstwo motoryzacyjne. Dobra, zobaczyłem, co trzeba zrobić na egzaminie, żeby tam ewentualnie się dostać. Bardzo trudny egzamin predyspozycyjny, nie z przedmiotów szkolnych, tylko czysto predyspozycyjny dziennikarstwo i że są dodatkowe punkty za dorobek dziennikarski już w klasie maturalnej. No to niewiele miesiąc, spojrzałem w lewo, w stronę starówki, tam była redakcja Motoekspresu. Wszedłem do starej kamienicy, wlazłem na ostatnie piętro, powiedziałem dzień dobry, ja się nazywam Adam Kornacki, chciałem coś napisać do panów. Motoekspres to była taka gazeta jeszcze w dziennik, taka gazetowa, rozkładana, taka z ogłoszeniami głównie, ale teksty też tam były. Ja coś musiałem napisać. Patrzył się jeden, popatrzył się drugi, jarali wtedy papierosy, zawaleni papierami, skierki dopiero raczkowały. I powiedzieli, wiesz co, dobra, to napisz. I tak się zaczęło z dziennikarstwem, i tak się zaczęło z motoryzacją i poszedł za tym bardzo mocno sport motorowy, bo ja od razu wiedziałem, że jeżeli chcę w czymś być dobry, czyli chcę, dwa bułki ze sklepowym, zobaczcie teraz, że jeżeli chcę w czymś być dobry, to muszę być w tym czymś wiarygodny. I jeżeli chcę pisać o samochodach, to żeby nie było, że ten co tam stoi, co on wie lepiej od tego, który czyta. No to dlatego zacząłem brnąć w tę stronę, żeby wyczynował upadek samochodami i ta piękna przygoda z motorsportem trwała, albo jeszcze trwa 16 lat. No właśnie. Właśnie. Mam nadzieję, że w końcu trafił pan do TVN Turbo. I jak właściwie nawiązał pan kontakt i jak rozpoczął współpracę z tą stacją? Bo jest pan z nią związany od praktycznie początku swojej kariery chyba.
No nie, od początku TVN Turbo jestem związany, a nie od początku kariery. Ja tak jak kariery, zawsze mówię, że wychodzę w koło kobiet, naprawdę. To jest po prostu praca, która... No Turbo się rzeczywiście udało, to był taki zając z kapelusza trochę, bo to nie były łatwe czasy. Ja zacząłem w związku z tym, że zostałem na te studia dziennikarskie, ale tylko albo aż zaocznie studiowałem, więc miałem od razu czas na pracę. Na dziennikarstwo to jest taki wydział, wy się uczycie swojego zawodu, a dziennikarstwo to są studia medioznawcze bardziej niż dziennikarskie. Tam prawie, że nie uczy się warsztatu, no więc ja od razu przystąpiłem do ciężkich robót. Najpierw ten Moto Express, potem Tygodnik Motor, potem zacząłem brnąć w stronę telewizji. Udało mi się dostać do studia filmowego, które produkowało program, który wówczas był dla mnie jak takie cotygodniowe, po prostu mocne zbliżenie z telewizorem, czyli Motor Wiadomości na Polsacie leciał taki program. Przygotowywało go studio firma producencka Marcina Kwiatkowskiego, super specą sportów motorowych w Polsce i ja marzyłem, żeby chociaż raz pojechać z nimi na rajd, który nikt mi nawet nie płacił za to, ani nic, tylko żeby być w ekipie, zobaczyć jak oni to robią i pojechać. No i oczywiście jak to ja, polazłem, stanąłem, dzień dobry, ja może coś zrobię dla pana, dla panów, dla państwa. Ja mówię, no wiesz co, masz samochód? No mam. To powiedzieć na żurze. A ja już dla niej mówię. Gdzie trafiło. I moje pierwsze zdjęcie u niego to był wyjazd na żurze. Słuchajcie, to były początki moje telewizyjne. Dostałem, wsiadłem w swój samochód, dostałem dwóch operatorów i jedziemy Zielona Góra. Ja mogę mówić długo, także jakby coś pokazuje ci mi, że ten nie dobra, że następne pytanie ewentualnie z twojego historii. Ale mam czas. Mamy, tak? Mamy, dużo. No. Pojechałem na ten żurze, jeszcze nie zdążyliśmy wyjechać za rogatki Warszawy, a ci się spotkali dwóch operatorów po latach. Jeden gdzieś tam w TVP, drugi gdzieś tam pracował. Walduś, Mirek, cześć! I zaczęli łonić. Niestety na tym nie naprawdę, ja byłem przerażony, śledzę za tym kierunkiem. Wiem, że mam do przejechania, jeszcze nie było autostrady wtedy. Wiem, że mam do przejechania ileś tam z 1000 km, a ci zabawa z tyłu. Naprawdę, no jest nie śmiałem, żeby zwrócić im uwagę, że do pracy jedziemy, że praca jeszcze przed nami. No nie wiem, dojechaliśmy jakoś tam, oni się wyterpali z tego samochodu. Zrobili co mieli zrobić, krzywo prosto było ostro tam i wracali i jeszcze, o ty młody, stań tutaj, bo tu jest oni. Operatorzy kamer znają całą Polskę, znają każdy bar, znają każdą stację benzynową. Lepiej niż kierowcy, naprawdę, możecie mi uwierzyć. Tu jeszcze stajemy, tu jest dobra galerka, a tam jest dobre to. Ja po tym pierwszym dniu pracy w telewizji wróciłem przerażony, to był środek nocy, ja się wstydziłem powiedzieć komukolwiek, co tam się działo. No tak, pojechałem na zdjęcie, tak, zrobiliśmy zdjęcie, no żurze, no naprawdę. I tak to się zaczęło. Później to się fajnie rozwinęło, bo powstała, nie wiem, wy nie pamiętacie, pewnie Wizja TV. Była taka telewizja, w której robiliśmy godzinny program o sportach motorowych. To było takie spełnienie moich marzeń wówczas, że jeździliśmy na rajdy, na wyścigi, nawet na Mistrzostwa Świata, wtedy Hołek zaczął startować w WRC. I zasuwaliśmy tam z kamerami, byliśmy wszędzie. Ja, jako już nieco bardziej doświadczony gość, dostałem zaszczytną funkcję montowania kamer do środka do samochodu. Teraz wszyscy wiecie, jak wygląda GoPro, jak ją się z jednym ruchem montuje, jak to działa. To sobie wyobraźcie wtedy taką torbę, jak chlebak harcerski z ekwipunkiem spożywczym, z bateriami, z rekorderem, z czymś. Jakiś na kablu taki paluszek, który o 360 stopni mógł się obracać, bo nie wiadomo było, ja nie wiedziałem, w którą stronę go zamontować, jak i gdzie, tymi taśmami te drajdówki objeżdżałem. Ci kierowcy mnie wyganiali, bo to przecież, no, nie wiem, nasze kuzyn jeździł w WRC, wtedy walczył o każdy gram, a tu przychodzi koleś z 10-kilogramową torbą i do środka tą torbę, no, fajnie, tutaj byś miał fajne ujęcia teraz, nie? Nie, no, pędzili mnie w ogóle stamtąd, ale to było przecieranie szlaków i w tym studiu filmowym poznałem telewizję od początku do końca, czyli od etapu przygotowania produkcji, pisania scenariusza, pojechania na zebranie ekipy przede wszystkim, z którą się chce pracować, bo to jest niezwykle ważne. Pojechania na zdjęcia, zrealizowania tych zdjęć, dowiezienie materiału z powrotem, montowanie, pisanie tekstów, udźwiękowienie, czytanie lektora i oddanie na emisję. To są te wszystkie etapy pracy telewizyjnej, które jest naprawdę... Nie każdy robi wszystko, ale tak zwany dziennikarz, dziennikarz telewizyjny robi to wszystko od początku do końca, nie? I to wtedy właściwie mnie w domu nie było, bo jeszcze się nie ścigałem, jak nie byłem na zawodach z kamerami, to byłem na zawodach, czy to na wyścigach, czy na rallycrossie, się ścigałem sam, także... Potem się to niestety skończyło, bo wizja przeinwestowała i upadła, to studio też zaczęło tak troszkę się przymykać,
Poszedłem do gazety jeszcze jednej, gdzie przez rok mi nie płacili, pracowałem, właśnie to wydawnictwo zawinęło. I to był czas mojego takiego kryzysu zawodowego. To muszę powiedzieć, że mi się dziecko urodziło pierwsze i tak sobie myślę, kurczę, z tego pisania nie wyżej, jeszcze siedziałem w jakimś dziale ekonomicznym, do którego wróciłem, ponieważ na SGH. Nie wiem, nie próbowałem zdawać nawet. I tam było tak strasznie nudno. I ja musiałem siedzieć jakieś dyżury redakcyjne, a ja tego nie lubię. I jak ktoś mi mówi, że dobrze, to tutaj już napisałeś tekst, ale no musisz być do 23, bo jakby się coś tam zmieniło, to musisz coś przeredagować, coś poprawić. No i tam siedziłem. Aż tu nagle, wracając do pytania, zadzwonił telefon, zadzwonił do mnie gość, członek zarządu TVN, że chce, żebym przyszedł na spotkanie i że się coś nowego kroi. I słuchajcie, to jest niesamowite, że w tak trudnym czasie, kiedy rzeczywiście przez rok, no wyobraźcie sobie, że przez rok ktoś nie płaci kasy i zadzwonił telefon i się okazało, że TVN tworzy coś nowego i że to będzie kanał motoryzacyjny i że zaprosili w ogóle na rozmowy tylko raz, dwa, trzy, czterech gości, czterech producentów. I nas czterech zaczęło tworzyć. Każdy dostał po dwa programy i zaczęliśmy tworzyć TVN, bo jeden był szef kanału i czterech producentów. No było to zadanie karkołomne, bo TVN funkcjonował, TVN24 funkcjonował. Wyobraźcie sobie, że cała 24 wtedy, wszystkie montażownie, które są w ogóle, bazowały na 2-terabajtowym dysku. Tak zwane Macierz była wtedy, która miała 2 terabajty, które teraz macie nie w jakimś takim małym USB podłączonym czymś. Także było to wszystko dosyć jeszcze prymitywne i bardzo przez to czasu i pracochłonne, bo my jeździliśmy na zdjęcia i mówimy, no dobrze, to gdzie mamy zmontować to coś na początku, te nasze dzieła, bo sami musieliśmy montować te programy. No jak to się, no w montażowie 24. No ale one są zajęte od 5 rano do 23. O, sam sobie odpowiedziałem. I tak też to wszystko się zaczęło. Nie, przygoda piękna, to było zupełnie coś innego. Tego nie ma, jak ja teraz z ludźmi rozmawiam. Takiego kanału nie ma w Europie, a może i na świecie. Włoski jest taki troszkę motoryzacyjny kanał. Jedyna włoska telewizja jest robiona chyba tak sobie, także to jest wielki. Dzień dobry. Proszę siadać. O, i tak to się zaczęło w TVN Turbo. Wtedy stwierdził pan, że dziennikarstwo telewizyjne może być rzeczywiście ciekawym pomysłem na życie i dochodowym. A, czy dochodowym to już jest druga sprawa. Tak. Ciekawym na pewno. Nie no, moim szczęściem było to, że tę telewizję znałem, że już ją poznałem wcześniej. No, a czy było dochodowe? No na początku na pewno nie. Początki to były takie, że cieszyłem się, że w ogóle coś jest. Że ktoś mnie zauważył, że ktoś mnie tam gdzieś musiał polecić i że ja się w ogóle znalazłem w sytuacji takiej, że co tydzień musiałem oddawać dwa programy. Teraz kojarzycie na pewno, że programy idą seriami, prawda? Że idzie po, nie wiem, po 10, po 12 odcinków wiosną i jesienią, a reszta czasu to jest przygotowywanie kolejnej serii. A kiedyś to było, no to panowie, jedziemy i robimy. I przez pierwsze półtora roku, chyba nawet czy dwa lata, to programy leciały non-stop z przerwą tylko dwutygodniową w sierpniu, żeby rzeczywiście sprzęt i dyski wyczyścić i my żebyśmy chociaż na tydzień mogli wyjechać. Także początki były zupełnie inne. Czasami się bałem, bo to jest tak, że nigdy człowiek nie wie, czy jutro będzie robił to samo, czy gdzieś komuś nie podpadnie, czy gdzieś ktoś nie będzie chciał skoczyć na jego miejscu, co się mówi na telewizji. A tak naprawdę, tak jak w tej pierwszej filmie, tak samo w początkach Turbo, to była bardzo intensywna, ciężka robota. Teraz jest trochę inaczej. Aż w końcu powstały takie tytuły jak Zakup Kontrolowany, Rentgen, Oto On, czy Wypad z Kraju. To są właściwie tylko niektóre z pana programów. No i co pana inspiruje do tworzenia kolejnych odcinków i odczytywania preferencji odbiorców? No właśnie, te zmiany programów, one następują cały czas. Ja zacząłem od produkcji dwóch programów, Rentgen i Delux. W Rentgenie Delux był bardzo długo istniejącym programem, a długo teraz go nie ma niestety, bo się troszkę publiczność z panem podobno to wynika odmieniła. Rentgen to był program testowy o samochodach, a Delux to program, no jak sama nazwa wskazuje, tu sobie motoryzacji. W pierwszym odcinku pamiętam, miałem korwetę pana Dziewulskiego i jakiś tam w ogóle starego Rolls Royce, jakiś taki, ach, to był tak wymuszkany odcinek, bo 68 korelacji muszę użyć. Także dwa pierwsze odcinki pamiętam, scena po scenie, pierwszy Rentgen, pierwszy Delux. Co ciekawe i ważne może, że ja zostałem zatrudniony w TVN Turbo jako producent, nie jako prezenter, bo ja wcześniej nigdy nie występowałem na antenie. Także ja dostałem zadanie stworzenia dwóch programów.
ale w związku z tym, że no czasami lubię, a czasami też nie lubię się przepracowywać, a do tego rentgena, do tych prezentacji różnych trzeba było pisać te teksty cały czas. Cztery samochody, cztery prezentacje, pojechać na zdjęcie, ograć samochód, dorzucić jakiś materiał producencki i pisać. To był ofem, szło po prostu pół godziny. No i sobie myślę, że w 10, 15 odcinku, no zwariuję, po prostu całe dnie siedzę i piszę, ale mi się nie chce. No i poszedłem do mojego szefa i mówię, panie szefie, to może bym tak stanął przy samochodzie i opowiedział to z podberetą. Może by tak było fajnie. Mówi, dobra, spróbuj. I poszedłem, stanąłem. Już tak to sobie trwa. Rzeczywiście przeczytać coś o aucie wcześniej, mieć swoje wrażenie jakieś, jest chyba dużo sympatyczniej przekazywać, niż właśnie gdzieś tam później ileś dni odczekać i siadać i próbować to wszystko spisywać. Także tak się zaczęła właśnie moja prezenterska przygoda w Turbo, czyli z czystego przypadku. Cały czas produkowałem programy równolegle. Prowadziłem rentgena i produkowałem dwa programy. Potem przyszedł zakup kontrolowany. No i to jest też historia oczywiście przypadku, no bo czegoś by innego. Zakup miałem produkować, miałem też producenta. Wtedy Polska był 2004 rok, Polska weszła do Unii i najechało się 1 000 000 używanych samochodów w ciągu jednego roku do naszego pięknego kraju. Wszystkie parkingi, całą radą był zostawiony samochodami. Wszędzie stały samochody. No i wpadliśmy na pomysł, że coś by warto z tym zrobić, prawda? Chcieliśmy jeździć początkowo z klientami jakimiś potencjalnymi, żeby jeździć do Niemiec, do Holandii i te samochody sprowadzać. Ja z drugiej strony mówimy, po co wydawać kasę na podróże, skoro mamy 1 000 000 samochodów do pokazania w ciągu jednego roku tutaj, no. Kiedy się wyczerpie ten asortyment? Chyba nigdy. No i dobra, ja się stanąłem tutaj z partii gotowy. Wiedziałem, że to będzie program godzinny, w godzinnym bloku, czyli tam 50 minut netto. Długa rzecz, opracowaliśmy scenariusz. Szukamy prowadzącego. Jeden przyszedł, drugi przyszedł, trzeci jakiś przyszedł, nie? Tak patrzymy. No, fajne chłopaki, trochę dziennikarzy motoryzacyjni nawet to byli, których ja znam dalej. I mieliśmy badanie grupy fokusowej tak zwanej, czyli przed rozpoczęciem emisji programu kierujemy odcinek pierwszy taki fokusowy, żeby oni go obejrzeli i ocenili zgodnie z jakimś tam formularzem. No i do tej grupy fokusowej brakowało nam jeszcze jednego dnia zdjęciowego, czyli jeszcze jednego prowadzącego. Ja już mówię, no nie wiem, kogo. Ale już zdjęcie umówione, zadzwonił do niego mój szef, mówi, dobra, ty idziesz. No i poszedłem, zrobiłem. Mieliśmy jakiegoś gościa takiego podstawionego gdzieś tam, bo to oczywiście był próbny odcinek. Pogadaliśmy i po tych fokusach wyszło, że pana też będzie prowadził. No naprawdę. Zupełnie inna miała być moja rola. Początkowo i produkowałem, i prowadziłem, ale potem stwierdziłem, że rozwaliłem, więc podzieliliśmy się rolami z moim kolegą, który później został wiceszefem kanału, z Dominikiem i tak sobie to trwa do dziś, że właściwie te funkcje są rozdzielone. W sumie nie za dobrze jest, kiedy jednocześnie jest i producentem, i prowadzącym ten program. O! Co jeszcze o innych programach? Powiedzieć coś? O tych innych, które były, spadły? Najbardziej, nie? Tak? O wszystkich? Wszystkich mogę nie pamiętać? Nie, spróbuję przypomnieć sobie. Był Rentgen, był Deluxe, później był Sparing, który wprowadziłem zespół z kolegą, który dzisiaj jest w zakupie kontrolowanym, czyli z Marcinem Klimkowskim. Nie wiem, czy kojarzycie taki program jak Sparing w ogóle sprzed 5, 6 lat może? Nie kojarzycie. On był mu przykro, bo on jest bardzo uczuciowy. On bardzo lubi występować w telewizji, naprawdę. Dlatego jest teraz z nami w zakupie też, żeby miał przyjemne życie. Tam się sprzeczaliśmy o samochody, jeździliśmy we dwóch, tym samym, czy no, nie, jeden samochód i zawsze dobieraliśmy auto tak, że jeden był pro, a drugi był kontra. I sobie przy pomocy różnych innych ludzi, jak terenówka, to kogoś braliśmy z rajdów terenowych, jak jakiś małomiejski samochód, to braliśmy jakieś modelki 3 na przykład, próbowaliśmy władować do tego samochodu. No takie różne nasze przekomarzanie o tych samochodach, to był sparring. Potem był test 300. Taki czysto gazetowy, motoryzacyjny program, który okraszony tabelami. Porównanie dwóch samochodów. W całym odcinku było porównanie dwóch samochodów. W większości były to samochody w miarę tanie, w miarę przystępne. Czasami pozwoliliśmy sobie na lekkie szaleństwo. Postaraliśmy się, żeby te samochody były, no, tak jak w gazetach, dobitnie pokazane z planszami. Większy bagażnik, mniejszy bagażnik. Lepsza trakcja, gorsza trakcja. Robiliśmy próby, slalomy i to chyba był taki fajny program, jak się do takiego programu wrócić kiedyś. Nie wiem, jak my się na to zapatrujemy, oczywiście chcieli trochę takiej właśnie gazety motoryzacyjnej w telewizji mieć, żeby nie tylko te samochody jeździły bokami, żeby wszystko wybuchało i żeby było tak super telewizyjnie to wszystko okraszone takim troszkę science fiction, tylko żeby tak troszkę mocniej stąpać po ziemi, ale to może ja już... No to ja mam taką może perspektywę, może nie wiem,
Nie widzę entuzjazmu. Czy to było poza testem 300, czy nie? Ja się zapytał pana, co zainspirowało pana do napisania książki, oprócz stworzenia tak wielu programów telewizyjnych. Co mnie zainspirowało? Telefon od pani, która chciała ją wydać. To jest na temat. W życiu mnie przypuszczał, że książkę napiszę, gdyż jak już wam mówię, z natury, no nie jestem. Znaczy, staram się, nie wiem, się tam pracę, jest tyle innych pięknych rzeczy w życiu, które można zrobić. A ta książka wyrwała mi rzeczywiście 2 miesiące z życiorysu i niestety efekt tego wszystkiego był daleki od założonego przeze mnie, bo myślałem, że to rzeczywiście jak ja już się zbiorę, jak ja już to napiszę, jak już to będzie wydane, to że coś z tego będzie, że później za tym jakaś promocja, okazało się, że to jakieś tam coś, układziki, że jak wydrukują na niej 10 tysięcy egzemplarzy, to już wydawnictwo jest zarobione i już właściwie nic więcej nie musi z tym robić. A hurtownicy kupili 10 tysięcy egzemplarzy od razu, książki jeszcze nie było. Także oni powiedzieli, dobra, to nie robimy, 10 tysięcy się sprzedało, nie robimy żadnej promocji, nie robimy nic, nie. I mi było tak strasznie potem smutno, bo naprawdę, no napracowałem się, nie, że jakiegoś wziąłem właśnie studenta, nie przywierzając, żeby tę książkę napisał, tylko naprawdę sam siedziałem w jestarni nawet miesiąc wakacji miałem, siedziałem sobie na łódeczce, bujało mnie, pisałem, bo to wszystko jest, nie wiem, czy ktoś z was przeglądał chociaż, ale to wszystko jest tak też właśnie z życia wzięte w tych samochodach, jak najbardziej. No to odchodząc już od rzeczy smutnych, gdybym miał pan wskazać 3 najciekawsze przygody z całej kariery dziennikarskiej, jakie przychodzą panu na myśl jako pierwsze? Jest jedna telewizyjna przygoda moja, której nie zapomnę nigdy, powiem wam. Nie wiem, czy ktoś już jej nie słyszał. Parę razy opowiadałem. Co? A nie, zupełnie inne. Wyobraźcie sobie, pierwsza edycja Verbasti Tracing, którą prowadziłem nie na scenie, tylko robiliśmy wejścia na żywo do TV przez cały dzień, co ileś tam, co pół godziny. I jest sytuacja taka, że robimy jeden materiał telewizyjny, ja tam robiłem zapowiedzi z Dorotą Gardiens wtedy, wchodziliśmy na dużą antenę, na 24 i była taka sytuacja, że Hołek jeszcze wtedy X3 ścigał się tak równolegle z Jarnem Shisheri, drugim Dakarowcem. I ten wyścig trwa tam z 5-7 minut, oni z tego robili materiał na 3 wozy, czyli tam nie wiem, z 20 kamer, do puszki tak zwane, czyli wozy to nagrywały i robiliśmy tak zwanego, to też jest grypserka telewizyjna, już spieszę wyjaśnić, robiliśmy semi-life'a, czyli żeby antenowo wychodziło to tak, jakby się działo tu i teraz, ale tak naprawdę to był materiał podmontowany z puchy, to się działo załóżmy 40 minut wcześniej. No ale do takiego czegoś, jak idą sobie zdjęcia, jak Hołek szaleje, kręci bąki tą i strójką, szukają, wtedy był w Orientimie, nie w Lotto. Ja musiałem to skomentować. Usiadłem w plenerze, przy wozie, dostałem monitor, taki długi, stojący, tutaj dostałem krzesełko, dostałem taki specjalny komentatorski mikrofon z takim namordnikiem, żeby go dokładnie w jednej odległości trzymać jak twarzą czaszki, żeby nie fuczało, nie bzyczało, żeby artykułować odpowiednio, no i wszystko fajnie. Wiem, że mam 4 minuty tego semi-life'a, idzie to na dużą antenę 1:1, czyli zmontowany materiał z moim komentarzem na żywo. Oni wszyscy stoją, dobra, 10, 9 w słuchawkach słyszę, 3, 2, 1, 0 i jesteś. I nie ma odglądu. Nic, a to się działo gdzieś tam kiedyś coś. No i ja zaczynam jechać, macham ręką i zaczynam jechać, gadam tego mikrofonu, no że jeżdżą, że jest 3 Dakarowe, że razem, że Dakar, że będzie, że tak w cielo. A akurat drifterzy wyjechali i cała moja kochana ekipa odwróciła się plecami do mnie i oglądała sobie, stali się na ręce, ja siedzę, słuchajcie, po tej 7 wylewam, macham tymi łapami, jedną, drugą, ten namordnik trzymam tutaj, tu gadam. Wiedziałem, jak byłem gdzieś tam nie odpłodał, że pod sam koniec tej próby Hołek kapcia złapał. Że tak kręcił bombę, strzeliłam mu ponad, pół osiu kręcił, już nie pamiętam. I ja już widzę, patrzę na zegar ucieka, 3:30, no i niestety stało się, Hołek kapcia złapał. No zdarza się, bo te opony to szutrowe, to nie przystosowane do asfaltu, bo to, bo tego. Słuchajcie, ja to skończyłem te 4 minuty, nikt się nie kapnął. Ani w wozie, ani w emisji, nikt, nigdzie. Ja wstałem, byłem mokrzusieńki i pewnie nigdy takich katuszy nie przeżyłem jeszcze w życiu po prostu przez te 4 minuty. Wiadomo, że to jest temat, o którym można opowiadać w ciemno, ale pod obrazek, jak wiedziałem, że coś się dzieje i że to jest duża antena, i dyrektor mistrza i w ogóle. No, oni by mieli, no, przepisane, gdyby się ktoś dowiedział o tym. To jedna taka przygoda. Maserati to nie wspominam, bo ja zawsze mówię, że 4 razy dachowałem na torze potężnie i
wcale się tego nie wstydzę, to jeździ szybko. Nie, troszkę z wolniejszymi samochodami, czy jeden taki niewiele wolniejszy. A to był taki przypadek, nie wiem, że będziecie o to pytać. Jeszcze jakieś historie? Jeszcze jakieś historie, dobrze. Ta jedna była długa, wyczerpująca, mam nadzieję. Telewizyjne czy wyścigowe? Bardziej. Jedna taka, jedna taka. Dobrze. Co by tu można było z telewizyjnych powiedzieć jeszcze rzeczy? Nie no, trochę się dzieje, no. Można na przykład wspomnieć, jakie auto zrobiło dotychczas na panu największe wrażenie, bo to jest zdecydowanie pytanie, które trzeba zadać każdemu pasjonatowi motoryzacji. No tak. Czy pan najchętniej wyjdzie na co dzień? Wiecie co? To wszystko trwa i to wszystko ewoluuje. Te samochody się zmieniają przez cały czas, ale ostatnio mogę powiedzieć śmiało, że największe wrażenie chyba w historii w ogóle motoryzacji zrobiło na mnie Porsche 918 Spyder. Samochód pojechałem jako, nie wiem, jeden i widziałem jednego w Warszawie, przejeżdżał koło nas koło TVN-u. To jest hybryda. Samochód supersportowy kosztuje 1 milion euro? 1,5 miliona euro? Nie ma znaczenia. Byłem w fabryce, widziałem jak te samochody się składa, widziałem jak się montuje, widziałem, że nie ma tam grama metalu, to jest po prostu karbon, aluminium, tytan, wszystkie najdroższe materiały. I rzeczywiście wtedy jak wsiadłem za kierownicą, to mi łapy chodziły trochę, bo to bardzo szybkie. Hybryda, co to znaczy? Znaczy to, że jest mocny silnik benzynowy, jeszcze podwójnie doładowany i jeszcze dwa przednie koła dociągane są silnikami elektrycznymi. Trakcja tego samochodu jest nieprawdopodobna. Ja tym jeździłem po normalnych ulicach niemieckich, niestety nie mieliśmy toru, ale 2,6 sekundy od 0 do setki to naprawdę są osiągi, których próżno szukać w samochodzie wyścigowym. Ja się w wyścigach ostatnie 6 lat jeździłem GT3 kapową na supersportowych oponach, mięciutkich, inna opona na czasówkę, inna opona na wyścig. Nawet na czasówce na tych oponach nie było takich przeciążeń, nie było takich osiągów jak w tym samochodzie. Po prostu tak jak on jest nisko osadzony na ziemi, tak jaką on ma trakcję, jak on się zbiera, rozciąga skórę na twarzy. W sensie jak się przyspiesza, to nagle człowiek zaczyna odjeżdżać w stronę Zagłówka i to jest bardzo przyjemne uczucie. Bardzo, naprawdę, możecie mi uwierzyć. No mój operator po 3 minutach powiedział, ja wysiadam, nie dam rady, nie? Tu sobie go okazało, ja się dźwięk to zamontuję, ty sobie jeździ. Nie. A operator bywał w rajdach i w wyścigach, i w testach, i we wszystkim. Piotruś ma na imię. Jeżdżę z nim od 10 lat już, no? Na zdjęcia, zawsze ten sam. O. Także samochód to tak, to poszli. Oczywiście kiedyś to było zupełnie co innego. Ja to zawsze mówię, że to nie, też nigdy nie można zaczynać z wysokiego C. Ja się kiedyś naprawdę fascynowałem samochodem moich marzeń, bo wiecie co? Fiat, dziękuję, to Sporting. Przez wiele lat jeździłem jakimś tam 205 GTI, w Cayetesach jeździłem i mówię, Boże, gdybym ja tak nowego sobie kupić, przygotować go do pucharu wyścigowego, włożyć klatkę do niego i jeździć tak, to ma 55 koni. Słuchajcie, dzisiaj to jest naprawdę, czyli jak jakiś żart. Ale to było auto w sferze moich totalnych marzeń. Te marzenia się oczywiście spełniły kiedyś, bo tego są marzenia, żeby spełnić, jak ma wierać Olsoni, nasz Takarowiec. O, no, także auto marzeń były bardzo różne, ale 918 Spyder, jak wam kiedyś było dane spróbować, to polecam. Właśnie wrócił pan z niezwykłej motoryzacyjnej podróży, zwiedził pan Los Angeles. Czy podzielił się pan z nami swoimi przeżyciami? No tych podróży jest bardzo wiele. To jest jedna z tych podróży, na które tak trochę czekałem, bo jak mówiłem wcześniej, a co będziesz robił w następnym tygodniu? A jadę do południowej Kalifornii. A po co? A pojeździć Porsche. Aha, no dobra. Czyli to jest tak fajnie oderwać się od tej pogody naszej, chociaż nie jest źle teraz. Tych podróży jest wiele, część się zapomina bardzo szybko, o innych się bardzo długo pamięta. Tu udało nam się tak zrobić, żeby sobie podzielić troszkę, czasu dla siebie, czasu prywatnego i troszkę, żeby też popracować. Jeździliśmy fantastycznie samochodem, no mówię, proszę, kurczę. Tą 911 GTS, czyli ta wersja usportowiona pomiędzy GT3 i Carrera S. Troszkę mocniejsza, 30 koni od S-ki, ale nie tak narowista, nie tak nieprzewidywalna jak GT3, który jest takim samochodem, nawet w tej nowej odmianie z łopatkami w kierownicy, czyli ze skrzynią PDK, bardzo takim już sportowym i ma tylko dwa miejsca. To jest normalne, funkcjonalne 911, a to całoroczne. No było pięknie, bo jak się wsiada w taki samochód w Pasadenie i ma się w perspektywie przejechanie przez góry, bądź to drogą krętą, górską, z dwoma żółtymi pasami po środku, bądź to autostradą, tak zwanym freewayem,
i dojeżdżaliśmy tam na najstarszy tor wyścigowy w Kalifornii. On się nazywa Willow Springs. Powstał w 1958 roku, więc jak na standardy amerykańskie to jest naprawdę dziadeczkiem takim. I tor był do naszej dyspozycji. Były tylko cztery ekipy telewizyjne, jedna holenderska, dwie niemieckie i my. I mówili panowie, ile chcecie? Po prostu, macie to. Tam był taki jeden zakręt, taki, widać, że to był bardzo stary tor, bo jak na dzisiejszy standard to dosyć niebezpieczny. Mówią bardzo dużo, bardzo szybkich zakrętów. Naprawdę jeden się szło 225 na godzinę w takim łuku, gdzie na seryjnej oponie już ta opona zaczynała odjeżdżać na którymś okrążeniu i trzeba było te kontry szybko wpinać. I było się kiedy przestraszyć, bo pobocza były takie szutrowo-żwirowe, że jak właściwie tam wylecieć, to się od razu rolkę strzela. Nie pierwszy z nas sobie, ale no, udało się w całym kawałku dojechać. Także piękny tor, nie miał tralek w ogóle, tylko miał takie maleńkie krawężniczki, które podbijały gdzieś tam po wewnętrznej stronie. Idealny do testowania seryjnego samochodu, seryjnego sportowego samochodu. Bo troszkę było nierówno, czasami było chropowato, czasami było ślisko i to rzeczywiście no, była duża przyjemność potestować. Niestety otrzymałem egzemplarz, nie dość, że kabriolet, za którymi nie przepadam, to jeszcze w kolorze żółtym, jajecznym takim, po prostu coś obrzydliwego, ale za to przykuwał uwagę Amerykanów. Słuchajcie, jak się stawało na parkingu, przechodzi taki pan, szerokie dżinsy, przykrótkie, New Balance, białe do biegania i do nas, you can't lose the car, can you? No, rzeczywiście w porównaniu z ich samochodami to był jedyny w swoim rodzaju żółta 911. Najlepiej w samym Hollywood się czuł ten samochód. Tam było tyle takich ekstrawagantnych typów, że my tam sobie po prostu z moim wytatuowanym kolegą wyglądaliśmy jak jeden z wielu po prostu. Także przygoda była fajna, jeszcze udało nam się zwiedzić. Ja tam zawsze też troszkę muzycznie podróżuję, bo odkrywam rewiry, z których pochodzą zespoły, które lubię, więc no, pośmigaliśmy właśnie ze zwiedzeniem cmentarza. Choć jest pan kojarzony głównie z profesją dziennikarską, startuje pan również w wyścigach. W jakich seriach startował pan dotychczas i jakie wyścigi planuje w przyszłości? No i to jest znowu cała historia. Niestety, nie wiem, czy to wytrzymacie, no bo to się tak, te ostatnie lata to jest taki wyścigowy szał, można powiedzieć, ostatnie 6 lat za kierownicą właśnie 911. Ale możecie mi uwierzyć na słowo, że zaczynałem od niczego. Byłem sobie studenciakiem. Za pieniądze troszkę zarobione właśnie w owej niemieckiej fabryce czy w soczkach owocowych. Nie piję soku jabłkowego do dzisiaj. No, jakieś tam te pierwsze motoryzacyjne marzenia zacząłem spełniać. Zacząłem jeździć w KRS-ach, także troszkę podoczyłem. Nie było wtedy czegoś takiego jak edukacja w sporcie samochodowym. Nie było się do kogo zwrócić i powiedzieć: szanowny panie, ja się chciałem nauczyć jeździć sportowo samochodem. Nie było takiej instytucji. Robiło się licencje, a to polegało na tym, że pokazywano bezpieczne lub niebezpieczne zachowania na to, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby komuś krzywdy nie zrobić. Nikt nie pokazywał tej idealnej nitki i my tymi najpierw tą 205, a potem już kupiłem to Cinquecento Sport, nie wiem, żonę i jeździliśmy na ten tor Poznań i sami od początku, jak był tylko jakiś wolny dzień, wolny weekend, zasuwaliśmy tam, braliśmy cztery opony zapasowe do bagażnika z kolegą i okrążenia katowaliśmy. Zupełnie niepotrzebnie, dzisiaj wystarczyło, że ktoś pokazał tu i tu, albo żeby ktoś się przejechał, wziąć od niego telemetrię i popatrzeć, gdzie on wciska gaz, gdzie on wciska, o tym będę później mówił, telemetrię, to jest genialny wynalazek. Czyli zaczęło się wszystko w 96 roku, jak sobie przygotowałem to piękne Cinquecento Sport do wyścigów i w 97 roku, 11 maja, pamiętam jak dziś tę datę, pojechaliśmy z kolegami, studentami na wyścigi, mój pierwszy start i po treningu, tam nawet po czasówce udało mi się z trzech gości wyprzedzić. Zadowolony tego wyścigu, no bo nie byłem ostatni, nie? To było super, jak na pierwszy raz. I jak na 8 okrążeniu strzeliłem rolkę, to się zatrzymałem w połowie zakrętu, w poprzek, na dachu i przerwali wyścig, bo straż pożarna, wszystko zaczęło jechać, auto zdemolowane, zrobiło się remont z tego. Próbowaliśmy je reanimować jeszcze, bo nie mieliśmy nawet lawety, to na koło się jeździło wtedy na zawody, żeby jakoś wrócić do miasta stołecznego z tego Poznania i pracowaliśmy do 20, nie udało się, wróciliśmy w nocy, wypożyczyłem lawetę w Warszawie, wziąłem tatę w środku nocy, pojechaliśmy z tą lawetą jeszcze raz do Poznania, zgarnęliśmy ten samochód i z powrotem do Warszawy. I taki był mój pierwszy start w wyścigach. Odcięło mi skrzydła, nie? No ale kurczę, nie. Okazało się, że rodzice powiedzieli, że pomogą mi sfinansować remont tego samochodu, jeśli nie będę jeździł w tych wyścigach, jeśli się daruję, no bo to no, kurczę, droga zabawa i w ogóle tego. Ja mówię, dobrze, to tak zróbmy,
i zacząłem się szykować do rallycrossu. Bo rallycross to taka inna odmiana wyścigów. Nie wyścigi jako takie, tylko takie wyścigi inne, krótsze. Także kupiłem znowu Peugeota 205, wydobyszyłem go kompletnie do gołej blachy. W ogóle to był czas, że miałem właśnie warsztat pod domem. Przyjeżdżał do mnie mój kumpel, siedzieliśmy codziennie od godziny 17, on w Łoniu pracował, mieszkał gdzieś tam na Bermowie i przyjeżdżał do mnie do Międzylesia. Wyobraźcie dzisiaj. Codziennie, od 18 do 22, 23 i grzewaliśmy ten 205 lat chyba z 5 czy 6. Najpierw jedną, potem ją zdemolowałem, więc drugą. No. I sami tymi łapami, zawsze jak silnik rozłożyliśmy, to jak złożyliśmy, takie śrubki zostały zawsze. Czy po eksplozji za eksplozją, bo poruszenie, no, raz, dwa, trzy, ale idzie dobrze. No, znowu, na nawet do domu i robimy dalej, naprawdę. No, na częściach używane, wszystko składane. Profeska pełna była po prostu wtedy. Miałem 20-letniego Fiata Ducato, takiego spiegania jeszcze tutaj przy kierownicy z takim dużym kołem kierownicy. Luzy miał taki, że nie sposób było drogę tracić. Tak, ta lafeta jechała swoim tempem, my jechaliśmy swoim tempem. W lafecie do Torunia, jak jechaliśmy do zawody, to łapaliśmy po 4 kapcie, bo ona była na jakichś wahaczach zrobiona od dużego Fiata, też kupiona. I każde koło w inną stronę jechało. I to one po prostu strzelały jedna za drugą. Ale takie były początki, no czegoś trzeba zacząć. To była naprawdę dobra szkoła, dobra lekcja pokory. Potem się w owym rallycrossie przesiadłem znowu do Seicento tym razem, bo się fajna klasa wytworzyła samochodów, które były bardzo równe, dosyć szybkie i dużo ich było. 28 Austerp pojechało. Także jak się człowiek łapał do dyszki, to już było dobrze. Ale też zbliżał się sezon, już drugi sezon jeździłem, już doświadczony jestem w tym Seicento, który teraz pokażę, nie? Tydzień przed zawodami, zawody o Mistrzostwo Okręgu w Toruniu. Mówię, dobra, to pojedziemy tak się rozgrzać trochę, nie? Bieg finałowy, jak mnie podbiło na tralce. Poleciałem na dach, przez barierę, trybuny gdzieś tam, wał taki ziemny. Czy jest gdzieś ten film, chyba chodzi w internecie jeszcze. Taki błękitny Seicento. To zdemolowany samochód, 4 dni do zawodów. I co? No i pojechaliśmy w zawodach, kupiliśmy nową budę, przełożyliśmy wszystko, zwolniliśmy się z pracy, przełożyliśmy silnik, skrzynię, złożyliśmy klatkę, zrobiliśmy wszystko od początku i w tym zawodach wystartowałem. No i to była taka kolejna lekcja pokory. Potem już mi się, w związku z tym, że rodzicom już tam trochę przeszło, po tym czasie to już mi trochę ten rallycross też przeszedł, bo to już zaczęła ta dyscyplina, niestety, fantastyczna dyscyplina, zaczęła troszkę podupadać, no to ciach z powrotem do wyścigu, bo mi kumpel z liceum zaproponował. No już byliśmy na studiach, ale znaliśmy się z liceum. Mówi, słuchaj, ja taką Hondę kupiłem, to pojeździłem sobie Hondą. No dobra. Jeździliśmy najpierw Civiciem, potem Integrą. Integra pewnie kojarzycie, nie? Ci co lubią samochody. Super auto do jeżdżenia. Nasza niestety była dosyć zawodna, bo była też amatorsko przekombinowana trochę. Nie mogę sobie przypomnieć trzeciego dechowania, czwarte pamiętam. A, trzecie, ojej, no tak. Jak tą Hondą jeździłem, to powstał zespół sportowy Seata. Po Ideleony Super Copy zaczęli sprowadzać. Super auto do wyścigu. Daleko się siedziało, już taka profesjonalna maszyna, skrzynia w manetkach, długi tutaj ten drążek kierownicy, niska pozycja, fantastycznie zbalansowany samochód i dostałem propozycję wystartowania w jednym takim wyścigu na koniec sezonu tym samochodem. Jak się cieszyłem, jeszcze jechałem na zmianę ze Zbyszkiem Szwagierczakiem, który tak naprawdę zwany profesorem, który mnie egzaminował na licencję. No, zawodnik już z dużym doświadczeniem. Zbyszek ma tendencję do nadużywania lewej nogi w hamulcu, tak jak Adam Małysz. Jak zauważcie, jak Adam Małysz jedzie w Dakarze, to cały czas mu się stopy świecą z tyłu. Cały czas tyka, nawet jak jedzie po prostu jakieś, to ta lewa noga leży na hamulcu, jak u niektórych pań, typu moja ciocia doktor na sprzęgle. Też ona czasami leży, ci nie odkłada na bok, ale to jest nawyk, którego trzeba się wyzbyć. I on mi zjechał z toru. Ja wsiadłem do samochodu na treningu wolnym, żadne zawody, poznać auto i zobaczyć, co się dzieje. I słuchajcie, on potem się dowiedziałem o tym, że tak skotłował tą lewą nogą przednie tarcze hamulcowe, że one były różowe, one były tak rozgrzane. W momencie, kiedy z auto stanęło, kiedy się zmienialiśmy w fotelu kierowcy, one przypaliły klocki hamulcowe, że na klockach się wytworzyła porcelanka taka. Rzadki element sportu motorowego, ale jednak później doświadczenie wiem, że zawsze jak się wyjeżdża z depo, to jedną na gaz, drugą na hamulec, i się toczymy te 50 na godzinę na hamulcu, żeby jakby coś wyeliminować albo dowiedzieć się, że takie coś istnieje. A wtedy bez doświadczenia przejechałem Babę Jagę, piąty bieg, szósty bieg, 180 na godzinę, lewy ciasny dwójkowy zakręt, ja w hamulec nic. Ale nic, kompletnie nic. Na końcu asfaltu przyłapały mi wszystkie 4 koła, poleciałem przez dach, przez opony, no taki uleciałem przez ten 80 metrów. Przez ten dach, tam jest, nie wiem, skojarzycie to Poznań? Troszkę? Ktoś kojarzy? Ktoś był? Jeździł kiedyś?
Tak, no ten uśmiech szatana taki jest w środku, ale zakręt na kibice się zawsze ustawiają, bo po starcie jest najwięcej kolizji, tak. Zawsze, bo ja, to gdzie oni stoją i patrzą, to jest tam, a ja wylądowałem tam, zupełnie gdzie indziej na tym dachu. No i ja zrezygnował ze mnie jako z kierowcy. Nie dało się jakoś utrzymać posady, ale słuchajcie, to auto zostało wyremontowane i wygrało niedzielny wyścig. Potem w innym składzie już niestety, ja chlipałem, patrzyłem, ale nie jechałem już niestety. Także to była taka lekcja pokory, no i potem, ale oczywiście można byłoby opuścić, prawda, Seat mnie nie wziął, zima nastała, bo to były ostatnie zawody, ja tak się zestukam palcami w biurko i słuchajcie, wykonałem dwa telefony, dwa, i zacząłem się ścigać Porsche 911 GT3K. Dwa telefony, jeden to było, zobaczyłem ogłoszenie, że Maciej Stańców, Fisza wyścigował, wielokrotny mistrz Polski, super zawodzie, że potrzebuje zmiennika, na wyścigi 3 godziny do drugiego dystansu. Kto jak nie? Z perspektywy dnia dzisiejszego jakiś obłęd w ogóle. No ale dobra, zadzwoniłem, wie Maciek, pojechał mi ze mną, no bo wiesz, bo turbo tutaj, na te kamery przyjadą i tyle. Dobra. Fajnie, ile? Tyle. Okej. Okay. No i drugi telefon do sponsora potencjalnego, który kiedyś firma, nie wiem, mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć? Jaki bardzo? Mały chyba, nie? Oto moto, no. Jeździłem w Barbar 3 lata ponad i to był jeden telefon. Kiedyś się spotkaliśmy na Radzie Barbarze, okazało się, że fajnie byłoby może kiedyś coś razem zrobić. Zadzwoniłem, powiedziałem, ścigałem się Porsche za tyle. Okej. Okay. No i tak się to zaczęło. 6 lat sobie jeździłem po prostu w sumie, z czego 3 lata w Barbar to był najpiękniejszy wyścigowy czas. W moim życiu może też rolowałem. Teraz potężnie. Szkoda była na 120 tysięcy euro. W Kielcach to zamknęli po tym wypadku. My w naszej organizacji lubimy się ścigać na kokardach, więc któregoś razu zapraszamy do konfrontacji na torze. Ale ja bardzo chętnie, ja mogę dniem i nocą cały czas. No. Chciałem pamiętać, ale już tak zmieniając temat troszkę, jako człowiek związany od lat z branżą motoryzacyjną, nieustannie obserwuję polski rynek. No i ostatnio słyszymy o takich projektach jak Alinera czy Nowa Warszawa. I co pan sądzi o perspektywach takich projektów, czy mają one szansę rozwinąć się na polskim rynku, czy może pobudzą do wzrostu masowej produkcji aut u nas? Mi się wydaje, że teraz jest idealny czas na tego typu konstrukcje, na tego typu projekty. Nie lubię tego słowa projekt, bo projekt to jest coś, co jeszcze nie powstało. Tutaj już duża rzecz powstała i w jednym i drugim przypadku. No myślę, że ja jako drobny żuczek, jeśli miałbym coś podpowiedzieć, to że nie można się bać takich rzeczy. Nawet po pierwsze, nawiązanie do historii, czy samą nazwą, prawda, jak Alinera Husaria, czy konstrukcją, czy sylwetką samochodu, to jest najpiękniejsze, co można zrobić. Zobaczcie, co zrobił Mercedes z Gullwingiem, prawda, jak powstał SLS. Ja jechałem na prezentację tego samochodu i myślałem, że to będzie jakiś rozchybotany, pewnie bazujący na starym samochodzie coś pseudosportowe. A to było trakcyjne, genialne, to było bardzo nowoczesne auto, które właśnie miało ten styl niepowtarzalny w sobie nawiązujący do historii. Historia i tradycja to jest coś, do czego nawiązywać trzeba i do tego was pewnie też namawiać nie trzeba, bo to jest piękne po prostu. Jak zobaczyłem tę Warszawę po raz pierwszy, myślę sobie, trochę taka niepodobna na pierwszy rzut oka, ta nowa, ale jak się przyjrzałem każdemu detalowi, jak zobaczyłem, jak to jest rzeczywiście coś nowego, ubrane coś, co już było, co już wszyscy znamy, to jest to po prostu wspaniałe. A Rinery boję się o tyle, że tam są te różne niesnaski finansowe, prawda? Kto, z kim, do czego, czyli to jest kapitał tak naprawdę. A jeżeli takie słuchy chodzą niepokojące, to no, oby wyszło i oby to rzeczywiście można się było pod tym podpisać, to jest nasz polski super samochód, no bo tam wiem, że jest bardzo dużo rzeczy kopiowanych jednak z innych samochodów. No byłem teraz w tej Chorwacji, widziałem co robi ten Rimac, nie wiem czy oglądaliście, w wypadzie z kraju. Gość opracowuje wszystko w swoich samochodach. Chorwacy nie ma żadnej motoryzacyjnej tradycji w przeciwieństwie do nas. On wszystko opracowuje sam. Od układu napędowego, przez zawieszenie elektryczne samochodu o mocy 1000 koni mechanicznych, po przyciski. Nie miałem jeszcze gotowej tutaj konsoli centralnej, ale mówi mi, ja nie chcę tu wkładać nic, co będzie zapożyczone z innego samochodu. Ja chcę każdy przycisk, chociaż każdy kosztuje, opracowanie każdego kosztuje tyle, co nowy Volkswagen Golf, to ja każdy ten przycisk opracuję samodzielnie, sam go wykonam, stworzę formy i z tych form będziemy w tych małych seriach ten samochód produkować, żeby tu wszystko było od początku do końca mówić. Tak będzie za Alinerą. Tego nie wiem, są już pierwsze jazdy, także się może nie będzie okazja przekonać, ale stylistyczne nawiązania do tradycji wbrew pozorom uwielbiam.
Podróżując po polskich drogach, można zauważyć wiele nieprzewidywalnych i niebezpiecznych zachowań. Czy Pana zdaniem jest to kwestia złego wyszkolenia, braku bezpiecznych dróg, czy może widzi Pan jakieś szanse na poprawę powszechnego stylu jazdy? Bardzo trudne pytanie. No, tego potrzebowaliśmy ekspertów. Tak. Nie, no, wszyscy jeździmy, wszyscy widzimy, co się dzieje. To miał okazję pojeździć, gdzie jeździ, już nie mówię w Stanach, gdzie się rzeczywiście jedzie w tempie identycznym. To jest nieważne, jakie ono jest. Ważne, że wszyscy jadą tak samo. 65 mil, 75 mil, 35 mil, 45 mil. Taki jaki jest limit, jak jest 45, to nikt nie jedzie 30. Jak jest 70, to nikt nie jedzie 50. I wszyscy jadą wtedy te rzeki samochodów na tych 8-pasmowych drogach, jadą po prostu w tym samym tempie. Pewnie, że ten przekraczał 7, a ten jedzie o 3 wolniej, bo ma samochód ciężarowy czy coś, ale te wszystkie samochody jadą w tempie zbliżonym. U nas to jest niestety nieustająca walka. Jeden jedzie jak wolno jechać 90, to ten jedzie 60, a ten jedzie 160. I to jest dramat. To jest coś, co mnie zaskakuje po prostu, że przez cały czas nie jesteśmy w stanie odpocząć za kierownicą. Mamy coraz więcej, niedużo jeszcze może, ale coraz więcej dobrych dróg. I przyjrzyjcie się nawet na tych autostradach. Ktoś zawsze mówi, a będzie autostrada, to ja nie będę wtedy przekraczał. Jeździcie pewnie autostradą od czasu do czasu. No nikt nie jedzie na 140. Kto tylko może, kto nie jeździ jakimś Lublinem czy innym Żukersem, to leci pakał 60, leci dwie paki, bo wie, że tutaj można robić na tym odcinku. I że na następne, jak jedzie, nie wiem, z Poznania, ale do Gorzowa, to przez dobra trochę dalej. No nieważne, gdzieś tam na Pomorze, prawda, do Koszalina, to ma kawałek autostrady, a potem się musi tymi dróżkami po prostu namęczyć i że tam straci, to tu będzie nadrabiał. I dopóki tak będziemy jeździć, będziemy nadrabiać, to nie będzie dobrze niestety, bo nikt nie jest święty. Nie mogę też ja powiedzieć, że wszyscy macie jeździć zgodnie z przepisami, bo ja taki jest. Nie, no czasami się wiadomo, że jedzie szybciej, ale trzeba to robić jak najrzadziej, no bo naprawdę wykorzystać te drogi, które są, żeby sobie włączyć tempomat i spróbować za kierownicą odpocząć. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś w ogóle próbował za kierownicą odpocząć. Albo czy znacie kogoś, kto siada, jedzie, słucha sobie muzyki i po prostu kontempluje życie. No jest naprawdę, ja potrafię sobie ileś tam pomysłów na najbliższe dni, tygodnie, miesiące w samochodzie ułożyć. Wtedy kiedy można jechać równo, bo wiadomo, że jak się jedzie siódemką do Elbląga, no to sobie można w łeb strzelić, albo rzeczywiście to jest nieustająca walka, no bo tam się nie da. No, albo się będzie jechało 60 na godzinę, się będzie jechało do pojutrza do tego Elbląga. Albo trzeba troszkę tam powyprzedzać i się pogimnastykować wtedy. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przy takiej intensywnej eksploatacji swojego umysłu podczas jazdy percepcja tryska. Nie wiem kiedy. To jest przerażające. Jedziemy, wydaje nam się, że jest wszystko super, że wpiliśmy właśnie, nie wiem, jeden napój, drugi napój i w pewnym momencie przychodzi taka odcinka, że na chwilę nas nie ma i wtedy są te właśnie niestety z młodymi ludźmi zdarzenia drogowe, które robią jak najmniej. Tytuł naszej konferencji to sukces w motoryzacji. Więc jaki jest Pana przepis na sukces, który podałby Pan młodym pasjonatom obecnym w tej auli? Młodzi pasjonaci. Aż się rozerwałem. Co ja Wam mogę poradzić? Kurczę, no. Dla mnie ta sytuacja jest prosta. Słuchajcie, macie, można powiedzieć, troszkę łatwiej, nie dużo łatwiej, ale troszkę łatwiej niż wtedy, kiedy ja byłem na moich studiach, bo macie dużo więcej możliwości, macie internet przede wszystkim, macie łatwość i dostęp do... Wiecie, ile wtedy, jak ja kończyłem studia, czy byłem na studiach, kosztowała kamera telewizyjna, która mi dawała obraz emisyjny w telewizji, tyle co 4 limuzyny. Taka z budżetem, przepraszam, ze statywem, ze wszystkim. Taki jeden sprzęt. A teraz można z każdej kamery właściwie emitować pod warunkiem, że te zdjęcia zrobią dobrze. Także świat stoi przed Wami otworem, tylko nie możecie się poddawać. Jak wydachujecie raz, to ścigajcie się dalej, żeby wydachować drugi raz. Jak wydachujecie trzeci, czwarty, potem jeszcze urwą Wam drzwi w Maserati i obejrzy to ileś tam, nie wiem, tyle będzie wiedzieli, ile osób to obejrzało. Takie rzeczy się... No, takie wszystko. Tak, kto widział reklamę góry? Proszę? Kto widział reklamę góry? No, proszę bardzo, no, kto widział? Super! Brawo, naprawdę. No tak, no to wtedy się, ale to też jest na swój sposób fajne. Chcę, żebyście widzieli z tym Maseratem, jakoś nieśmiało nie pytacie jeszcze, to ja wyjaśnię, instruuję i objaśniam, że całość pojawiła się w sieci w momencie, kiedy tam już te sprawy ubezpieczeniowe i tak dalej były właściwie pozałatwiane, czyli dobre tam 2-2,5 tygodnia po zdarzeniu, jeśli to zarejestrowane na 4 kamery, dwie ze środka, dwie z zewnątrz, a więc grzechem było tego nie wypuścić, jeśli byśmy gośkę sokę.
z tym wszystkim, więc to naprawdę wiedzieliśmy, że tu zadziała jak magnes, bo tu pierwszy odcinek tej nowej serii nieudanej zresztą w tym studium. Dlaczego też trzeba się przyznać, że była nieudana? Na szczęście to nie ja produkowałem, ja to niczym, tylko prosiłem, musiałem się temu poddać. No i to była naprawdę fajna przygoda, bo my tam spędziliśmy z 4 godziny, czekaliśmy na tą policję, poszliśmy sobie do baru z amerykańskiego, tam zaraz do Max Centrum, zjedliśmy sobie hambuksa z Małgorzatą S. I w sumie produkcja wzięła mandat, mandat, który dostał pan kierowca. Gośka, mówię wam od razu, żeby była sytuacja jasna. Gośka Socha dostała mandat za parkowanie w nieprzepisowe. Ja byłem tylko wylegitymowany z dowodu osobistego jako świadek zdarzenia, gdyż ja nie prowadziłem tego samochodu. Ledwo zdążyłem do niego wsiąść, a pan kierowca autobusu został ukarany za spowodowanie kolizji drogowej, bowiem ruszył i ruszając urwał otwarte przeze mnie uprzednio drzwi. Muszę wam powiedzieć, że na Baniców spłynęło tyle donosów, że jak, że kto, że po co, że dlaczego ukarać Kornackiego, wypatożyć Sochę w ogóle. Naprawdę, no przynajmniej. Nie wiem, czy lubię, ale... Ja musiałem jechać. Jakieś przesłuchanie musiało się odbyć. To cyrk naprawdę, cyrk. No, to się właściwie nie zdarza, ale emocje, które to pociągnęło, były bardzo fajne. Promocja tej serii była genialna. Bardzo mi się podobało. Coś mam powiedzieć o sukcesie, tak? Oczywiście. O sukcesie w motoryzacji, bo gdzieś odbiegam od tematu. Tak? Taki stary wykładowca, że pierwszy raz na wykładzie jestem, dygresji od dygresji robię. No, znacie to, nie? A jeszcze wam powiem teraz o... No. O sukcesie. Czyli tutaj w sumie dzisiaj każdy, kto chce osiągnąć sukces, musi walczyć o tę tak zwaną rozpoznawalność. Ja nie będę ukrywał, że ja za tym nie przepadam. Zawsze mówię, że ja robię swoją robotę i że to, że stanąłem przed kamerą, to był jakiś przypadek. Pewnie gdybym był producentem dzisiaj, też bym był zadowolony facetem, bo też bym siedział w samochodach, też bym opracowywał te programy, może od troszkę drugiej strony, ale z drugiej ze strony wiem, że w telewizji nie można być tylko jednym. Że jeżeli jako, nie wiem, nawet prezentem jadę na Dakar, to mam tam milion innych rzeczy do zrobienia, do załatwienia, musi być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ogarnąć się i sprzętowo, i noclegowo, i pod namiotem, i czasami w tych różnych warunkach. I myślę, że to, że z tym moim związkiem z motorsportem całym i z telewizją, to, że teraz na przykład właśnie spełniło się jedno z moich motoryzacyjnych marzeń i od 2 lat już jestem na Dakarze, teraz za chwilę będzie 3. raz, to jest doskonały czas do tego, żeby takie coś w telewizji robić, bo nigdy nie było motorsportu w takim wymiarze na dużej antenie. No, kiedyś dyrektor Miszczak powiedział, że sportu w TVN-ie to za jego kadencji nie będzie. I proszę, nawet dyrektor się myli czasami, bo sam musiał podpisać umowę, że Kronik Rajdu Dakar się będą pokazywać. Oczywiście idą za tym sponsorzy, idzie za tym odpowiednia kasa, ale my możemy to wykonywać i dla nas jako dziennikarzy to jest w ogóle spełnienie marzeń. Testowanie samochodów jest niezwykle przyjemne, a uzupełnienie motorsportu i testowanie samochodów to jest coś, co jest po prostu fantastyczne. Także jeżeli coś wam nie wychodzi, bo już mówicie, no gdzie ja w ogóle, kto mnie weźmie, co ja zrobię z tego, nie ma nic gorszego niż tak myśleć, naprawdę. Jak was zmiany wyrzucają właściwie. No, poszedłem kiedyś do miesięcznika Automoto jeszcze, takie totalnie bezemotowski miesięcznik, jakieś takie dziadki leśne siedziały tam, już kompletnie, jeden mały, drugi taki duży, tęgi, wielki, dwóch takich w ogóle wyglądających z kosmosu. I ja tak samo, tym samym tekstem wchodzę, gdzieś do mnie coś napisał. Nie. O, i się skończyło, i trzeba było iść gdzie indziej, naprawdę. Zdarza się w 70%, że was wyrzucą, ale w tych 30% może was nie wyrzucą, a w 10% po tym może coś wam się uda stworzyć i dzięki temu gdzieś uda wam się zaistnieć. To jest jedyna droga. Pewnie, że uczelnie można kończyć nawet najlepsze, nie? Ale to nie wszystko. W takim razie teraz jest chyba najlepszy moment, żebyśmy przeszli już do pytań publiczności. Aha. Ale skoro ja mam mikrofon, to może ja tylko bierze na proszę. Czarek zapytał o samochód, który zrobił na pana największe wrażenie, a ja zapytam o samochody. Auto, które zaskoczyło pana najbardziej pozytywnie i zaskoczyło negatywnie. O, już muszę się przygotować do odpowiedzi. Auto, które zaskoczyło mnie najbardziej pozytywnie. Wiecie, jakie ostatnimi czasy? Nie będę oryginalny tutaj, ale powiem Volkswagen Golf 7 generacji. 2.0 TDI z DSG. Naprawdę. Wsiadłem i po prostu mówię, przejechałem się po krętej drodze. Przejechałem się po 5-drzwiowy, niebieski.
okropnie w ogóle wygląda. Mówię, kurde, ten samochód naprawdę pali 7 litrów, wyprzedzam wszystkich jak leci, nie ma znaczenia w ogóle kto i jakim samochodem jest najszybszy. Ta skrzynia w trybie automatycznie, w tym trybie łopatkowym działa genialnie, zawieszenie super i myślę, że naprawdę, jeżeli można stworzyć samochód uniwersalny, to to chyba samochód uniwersalny jest, bo i walizka jakaś wejdzie, no auto typowo kompaktowe, zaskoczył mnie bardzo, bo nie ma tej ociężałości, w piątka, szóstka to były samochody takie prostyte, już takie, że nie do końca była przyjemność nimi jeździć, już taki czysty kompakt. W siódemce znowu zrobiło się dobrze. Negatywnie to mnie zaskoczyło, no to się może znowu narażę paru osobom, ale Nissan GT-R. No. Bo musiał się pan narazić. No, bo musiał i tak. Dlaczego? Zapytacie? Dlatego, że to jest takie auto jak takie niemieckie, krótkie, skórzane spodenki. Bardzo fajnie przycięty, aż kompletnie bez charakteru. Brzydki, znaczy niepiękny i ma w sobie bardzo mało takiego tego czegoś. No. Włożyć tam V6 i dołożyć tego taką turbinę, to nie jest mój styl. Ja wiem, że niektórzy to lubią. Chołek uwielbia ten samochód na przykład. Jeździ nim na co dzień, nie wiem czy jeszcze, ale kiedyś jeździł. Bo jest napęd na 4 koła, bo jest bardzo precyzyjny układ kierowniczy, bo jest bardzo dużo mocy, dużo momentu i fantastycznie precyzyjne zawieszenie. Ale on jest rajdowcem. To jest takie WRC na ulicy troszkę, można powiedzieć, GTR. A dla mnie jako wyścigowca, no nie dopędzę. To robociura, to czekanie na to. Przyspieszyć, nie przyspieszyć, zanim się nakręci. Oczywiście ma genialne osiągi, on daje bardzo duże możliwości, ale troszkę nie moja bajka. Kto ma pytanie? Świetna okazja, jak ktoś planuje zakup samochodu na przykład. No właśnie, jeśli chodzi o zakup kontrolowany, jakiego typu zgłoszeń przychodzi najwięcej? Jak z karabinu. Kombi, diesel, 15-18 tysięcy. Mówi to bardzo coś? Tylko B5. 80%. B5, tak? Bo... Ty, Brutusie. Nie, tak jest. No, niestety my jesteśmy motoryzacyjnymi marzycielami. Uwielbiamy czytać, oglądać, smakować, chodzić, oglądać. Ale jak przychodzi do kupowania, to tylko B5. Teraz strasznie trudno przetłumaczyć czasami naprawdę to, co ma więcej finezji, troszkę i nazywa się Citroen, albo Fiat, albo Alfa Romeo, to naprawdę ma sobie ten smacz. Nie, tylko B5. Dobra. Poznaję ten wzrok już na sobie. To mam pytanie? Proszę, pierwszy rząd. O, prawie pierwszy. Był pan ostatnio w Los Angeles, tak? Na... Tak. Targach. Coś ciekawego? Coś... Właśnie nie na targach. Widzisz, a tu ubiegnę, że tak powiem, przez tyle, ale już tak jakoś z łatwością to przychodzi do was. Nie wiem dlaczego. Nie byłem na targach. Byłem w tym samym czasie, co był salon motoryzacyjny. Śledziłem w telewizji amerykańskiej, co się dzieje na salonie motoryzacyjnym. Ubiegając pytanie, mogę powiedzieć, co mnie najbardziej zainteresowało na tym salonie, chociaż wcale tam nie byłem. Mówić? No, w sensie Amerykanie jako samochód targów tegorocznych uznali Forda F-150 w najnowszej ewolucji, czyli słynnego amerykańskiego pick-upa. Dlaczego? Dlatego, że w owej najnowszej edycji Forda F-150 za szoferką, a przed paką można nacisnąć guzik u góry i wychodzi stopień u dołu, na którym można stanąć i wejść. I jak się otworzy pokrywę z tyłu i się naciśnie guzik, to wychodzi stopień z tej pokrywy. I można na niego stanąć i wejść na pakę. A że oni wszyscy ważą po 300 kilo, to znaczy na tą pakę się nie mieli jak dostać po prostu. I teraz mają, słuchajcie, trzeba w wieku motoryzacji, kiedy my tutaj, nie wiem, w samochodzie, którym przyjechałem tutaj do was testowym, mamy jakieś nowe procesory, Google Maps, że mapa się tworzy, aktualizuje, wszyscy się tym zachwycamy. W Stanach 2 stopnie zadecydowały o tym, że ten samochód został uznany jako pojazd salonu samochodowego Los Angeles 2014. No, takimi rzeczami się cieszyć, to trzeba być naprawdę Amerykaninem. Czy ma pana, bo miał pan jakiś idolów swoich? Idolów? Tak. No miałem i mam. Można wiedzieć jaki? Oczywiście. Już odpowiadam. No kiedyś bardzo mocno, w ogóle zaczęło się to wszystko z motorsportem tak naprawdę od Mariana Bublewicza, nie będę oryginalny, ale tak naprawdę o całych rajdach i o tej całej jego historii powiedziałem się w momencie, kiedy zginął w tragicznym wypadku.
Później Hołek. Śledziłem Hołka, po prostu jeździłem na jeszcze nawet jak nie pracowałem w telewizji, to jeździłem na rajd, obserwowałem jeszcze Toyota Celicą ST185, jak zasuwał po kormoranie, to po prostu przejechał mi raz 3 cm obok nogi. Kiedy nie jechał jako pierwszy, jechał jako któryś. I ja zobaczyłem, jak inni idą, a jak można iść po danej czasie, jak można jechać w sensie. To było coś nieprawdopodobnego, zostawiam te emocje do dzisiaj, jego śledzę, podziwiam i no, znałem się, spotykałem się zresztą na to szczęście, że mogę go spotykać na Dakarze. Drugim takim idolem moim właśnie to jest też taki idol połączony z lekcją pokory, to jest Alex Zanardi. Nie wiem, czy kojarzycie zawodnika, kiedyś kierowca Formuły 1, Timu Williamsa, taki włosko brzmiący z taką straszną wodą wymowy. Bardzo dużo tłumaczyłem, kiedyś William dostarcza, mam materiały jeszcze na Betacamach, nie wiecie co to jest, takie kasety. Producencki materiał o F1, ale on był komercyjny, mogliśmy emitować w tym programie w Motowizmu. I ja bardzo dużo siedziałem i tłumaczyłem tego Alexa Zanardiego, różnych rozwiązania techniczne, tak tam dookoła Formuły 1, żeby można było to pokazać. On na torze Lausitzring podczas zawodów stracił obie nogi, bo gość, który wyjeżdżał z depo po wewnętrznej stronie, to jest taki owal deskarowy, i gość, który wyjeżdżał z depo, stracił przyczepność, obróciło go, a tamten jechał 300 chyba, nie wiem, 40, 330 na godzinę po tym owalu i przywalił tego gościa. Stracił obie nogi i ściga się dalej do dzisiaj. Jeździ w WTCC, bierze udział w triatlonie dla niepełnosprawnych, wygrywał wyścigi, jak jako kierowca niepełnosprawny z kierowcami w pełni sprawnymi i to jest niesamowite. On po prostu wziął czynny udział w opracowywaniu najnowszych protez do prowadzenia samochodu. Oczywiście wszystko robił rękowo, ale wysiadał za auto, jak normalny kombinezon, buty założone, te protezy były też super profesjonalne i naprawdę, no, czapka z głowy, to jest gość, który no do tej pory zresztą umięśniony, zadowolony, uśmiechnięty, jeździ, śmiga, wygrywa, super czat. Tak, to tacy dwa idole chyba główni moi. Tyły teraz się obruszyły, proszę bardzo. To takie pytanie się może wyjść. Czym pan na co dzień jeździ? A można wiedzieć? Wiecie co, ja jeżdżę głównie wcześniej jeździłem głównie samochodami testowymi. Swoim właściwie nie jeździłem prawie w ogóle. Obierzłem, był taki rok, że objechałem, policzyłem sobie z różnymi wersjami silnikowymi 220 różnych samochodów w ciągu jednego roku. Teraz jest tego troszkę mniej, no bo tych odcinków programów powstaje mniej, więc trzeba to jakoś selekcjonować. Ja nie lubię samochodów, które są nijakie. Nie lubię samochodów na chyba ostatnio nie Golf, to z tym mnie zaskoczyło. Staram się mieć jedno auto rodzinne, w związku z tym, że mam dużo dzieci, to muszę mieć auto, które ma 7 miejsc i to jest Volvo XC90. Takim samochodem jeżdżę od czasu do czasu. Drugi samochód, który uwielbiam, to jest amerykański pick-up, czyli Dodge Ram z 96 roku, który rozsypuje się kompletnie, korozja go zżera strasznie i wygląda jak auto Trwala, ale to jest super, bo jest tak poobijany ze wszystkich stron, że mogę jechać wszędzie i nikt się za nim nie ogląda. I trzeci samochód to jest taki mały sportowiec, który stoi sobie w garażu i od czasu do czasu nie jeżdżę. A jaki ma pan stosunek do gazu i do sportowców? Do gazu czy do gazet? Do gazu, LPG. Do gazu, LPG, uwielbiam LPG. Naprawdę. Nie. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj wszyscy mówią, o ja mam w Hondę w życiu mnie nie zagazował. Słuchajcie, jak ja bym nie zagazował mojego Dodge Rama, to z szacunkiem, ale no, musiałbym 3/4 pewnie swoich, przeznaczyć na paliwo. W naszych warunkach posiadanie samochodu z dużym benzynowym silnikiem, albo jeżeli ktoś ma auto benzynowe i dużo jeździ, nie założy sobie gazu, to jest bardzo zamożnym człowiekiem w takim razie, no bo no, nie ma żadnej kalkulacji, żebym ja moim samochodem z silnikiem V8 wolnostojącym, który pali między 23 i 25 na setkę, jeździł, raz mi zaszpankowała instalacja gazowa i musiałem z Olsztynka wrócić na benzynie. Siedziałem w ogóle w oczy, w oczach ten zbiornik po prostu mały. Przyjadę, to nie da potem z Olsztynka 300 będzie kosztowała. No. Także są oczywiście samochody, do których ten gaz się poleca, są takie, do których się nie poleca, jakieś plastikowe kolektory dolotowe i tak dalej, no po prostu nie można, bo się zepsuje samochód, wtedy nie, ale jeżeli ma się auto z charakterem, ten nie zagazuje Japończyka, tamten nie zagazuje Amerykanina, a ja bym naprawdę, jeżeli chodzi o nasze ceny paliw, no w Stanach paliw kosztuje 1/3 tego, co u nas, szczególnie w Teksasie, w Kalifornii troszkę więcej,
i niech oni sobie tam jeżdżą, ale jeżeli możemy jeździć za 2,60 albo za 5,30, to ja wybieram 2,60, szczególnie w autach, które dużo palą. Kto jeździ z was na gazie? O, widzicie, aha, ja nie jestem sam, no. A studenci oszczędni są, znaczy bardziej rodzice, no to wolą zainwestować jeszcze w instalację gazową, żeby ten cholernik nie palił, jak będzie do domu dojeżdżał. Dobrze. Od takiej technicznej strony, jak wygląda selekcja samochodów do zakupu kontrolowanego? Jest to niezwykle skomplikowany proces. Jest taki gość, mój imiennik, na nazwisko ma Włodarz, Adam Włodarz, który tak naprawdę tym się zajmuje wszystkim. On jest od wyszukiwania tych samochodów, on dopiero do każdego odcinka, gdzie pokazują cztery samochody, on wybiera mniej więcej około 8 aut i przedstawia nam do akceptacji, czy do wyboru, które byśmy chcieli, albo które by nam pasowało. Właśnie dzisiaj miałem takie spotkanie, tak kłóciliśmy się nawet troszkę, bo znowu jakieś auta mają być za 9 tysięcy i on się cały czas upiera przy jakichś sedanach okropnych takich. Przy 10 tysięcy naprawdę można kupić ładne auto, no to wystarczy tak poszukać. No, ale to są takie spory merytoryczne, które zawsze się zdarzały i zdarzają. Także on robi taką preselekcję, potem my sobie siadamy razem, wybieramy te samochody i on potem niestety wykonuje tę katorżniczą pracę, że musi te auto pojechać, obejrzeć w miarę tak przed programem, bo my zawsze mówimy w zakupie, że my nie testujemy tych samochodów i nie oglądamy ich pod kątem technicznym, że ja mam wykształcenie humanistyczne, ja jestem mechanikiem i nie będę mówił, czy podłużnica jest prosta, czy krzywa, bo to nie jest moja robota, ale po programie jeździmy rzeczywiście tymi samochodami do warsztatu, jeżeli ktoś jest zainteresowany i wtedy ten stan techniczny staje się nieco bardziej jasny. A przed programem możemy popatrzeć, czy się nie rozsypie na zdjęciach przede wszystkim, a no, po drugie, czy jest w miarę rzeczywiście zadowolony, czy jest w takim stanie, że nie będziemy się wstydzić go pokazać, że parę takich egzemplarzy było u mnie w programie, jak odcinek był z harcerzami na przykład, że no, wstydziłem się, żaden bieg nie wchodził na przykład mocowo, z jednej cenę warto i mówi, dawaj, pomóż tak. Dobra, wyszła trójka, no nie, taki lat nie może być. Ale z drugiej strony to jest też wiarygodność nasza, że czasami tak też się zdarza, że człowiek pojedzie, zobaczy jakieś takie cięgiełko w trakcie, wypnie i zdarza się. No. Myślę, że na tym ten program bazuje i dlatego jest jego która edycja teraz? Zakupu? Co? 15? Nie, no, 17 czy 19 teraz będzie. My już do 19 będziemy, wtedy sendy jest zdjęcie teraz. To jest telewizyjne wyprzedzenie. No. Prawie jak Top Gear. Prawie. A spotkałem Pito ostatnio z Top Gear, nie tych trzech panów sympatycznych, tylko takich tych, którzy tam współpracują właśnie w Stanach przy kolacji. Usiedliśmy, a patrzę, brytyjski, angielski. Tak, słucham. A panowie skąd? A, z Top Gear. A. Dobra, zjedliśmy razem kolację, pogadaliśmy o potrzebach. A, jeszcze właśnie kiedyś, to jest też taka telewizyjna historia, o której może zapomniałem napomknąć, że sam pan, zwany Jeremiaszem Klaksonem, powiedział, że sam się osobiście zatroszczy, że pan Adam Kornacki nigdy, nigdzie nie znalazł pracy i uznaje to za wielki zaszczyt, który mi kochał, naprawdę. Było to podczas Verba Street Racing na Stadionie Narodowym, kiedy to, nie, byliście może kiedyś, nie w tym roku, tylko w poprzednim, tak? No, jakieś głowy kiwają, jak był ten wyścig tych ich trójkołowców. I Mikiciuk oraz ja jechaliśmy, kolega Mikiciuk jechał dużym Fiatem, ja jechałem zielonym polonezem, zielony groszek i mogę to powiedzieć chyba, czy nie mogę? Mogę. Czy nie bardzo? Śmiało! Tak? A, mieliśmy przegrać, w sensie miał wygrać Stig. Stig startował z ostatniej pozycji i miał wygrać, ale już na próbach okazało się, że wcale tak wolną tą formalkę taką i my się tak potrafiliśmy z kolegą Mikiciukiem ustawić, że nas nie miałem tym przebić po prostu, no bo ten tor kręty i tego i bok w bok, lusterka poprzyginane od razu po pierwszym zakręcie i oni po tych próbach podchodzili pro tłuce, że Stig ma wygrać. A że szczególnie Patryk jest miłośnikiem tych starych naszych samochodów, patriotą lokalnym wielkim, ja zresztą też, to stwierdziliśmy, że nie, że to taki scenariusz jest bez sensu po prostu. Przyjeżdża do nas trójka i co? Pojedzie sobie z zadniego pola, nam w Łoi, my wyjdziemy z tych samochodów, 70 tysięcy ludzi i co? No i stwierdziliśmy, że ja startowałem, tu startował Clarkson, tu startowałem ja, tu startował, no nie pewnie, któryś drugi, tam Nikiciuk, trzeci i Stig z tyłu. Stig zrobił fast start, bo już wiedział, że nie będzie łatwo. I jeszcze przed startem, już był środkiem między tymi samochodami napędzony tym dziwnym trójkołowcem.
Ja w pierwszym zakręcie się z Clarksonem tak delikatnie puknąłem, on poleciał gdzieś tam przez dach tego. Widzę, że Stiglitz mnie wyprzedza gdzieś tam, ale widzę po wewnętrznej takie odcinki kciuka. Zobaczcie, jak sobie narysuję. Naprawdę. Leci i ja go na tym wyjściu nie gruchnął. Ten w opony poleciał, Mr. Stig. Wydawało po prostu, został w tych oponach. My zrobiliśmy w tym czasie okrążenie, jedno. Mikiciuk pierwszy, ja drugi. I tego i Stiga wypchnęli z tych opon i jedzie dalej. No i że się włączał do ruchu, to raczej nie miał pierwszeństwa, że trafił na ciężkiego poloneza. To znowu wyfrunął z tego. Drugi raz, naprawdę. Oni byli na nas tak strasznie wściekli, że polscy producenci zaproponowali nam, żebyśmy opuścili Stadion Narodowy przed zakończeniem ich części. To jest oficjalne, no, że będzie dużo gadania i w ogóle, że jak no jest po drodze, to żebyśmy raczej się kierowali w stronę samochodów. Tak, to zrobiliśmy. I z tego co wiem, na afterparty Clarkson mówił, że jesteśmy kompletnie powaleni, że no. Nie nadajemy się na ich rozpisane scenariusze. Jak oni chodzą i ten jeden show mają półtorej godziny, a próbują do tego trzy dni i chodzą z kartkami, to ja takiej pracy nie lubię. Odważna teza co? No. Naprawdę bardzo dużo próbują. Bardzo dużo. A ja chciałem zapytać o relacjonowanie lekarzy. Co pan o tym sądzi? Bo jako zainteresowana osoba zauważyłem taką tendencję, że niektóre telewizje relacjonują tylko sponsorowanych zawodników, tak? A w końcu mamy reprezentację już dość liczną. No tak się układa, że niektórzy się tam sami sponsorują jak Sonic, no ale mamy też Lotto, mamy Orlen, mamy jeszcze mniej sponsorowanych zawodników. Trochę przykro mi jest, jak nie wiem, na przykład na Onecie czytam relacje i ona się ogranicza do zawodników Orlenu, bo Orlen jest mieszany reklamę na Onecie. To jest sytuacja, jak to zawsze, bardzo dobre pytanie. Jak to w motorsporcie sytuacja trudna. Motorsportu bez relacji nie ma i motorsportu bez sponsorów nie ma. I w tym momencie sponsorzy zapewne wyliczają to tak, że idzie połowa na zawodników, na te czysto sportowe rzeczy, a połowa idzie na... Nawet kiedyś tego nie było, kiedyś jak się miał sukces sportowy, nawet jak się było klejonym naklejkami, jak nie wiem, wicemistrzostwo Europy Hołka w 1993 roku, to i tak wszyscy to pokazali, prawda? Nawet publiczna, która każdy motorsport uznaje za czystą, żywą reklamę. Jak ja się dowiedziałem, że będę jechał robić Dakar i że będę jechał robić relacje sponsorowane, to odbyliśmy bardzo dużo rozmów u nas w stacji. I to wy właściwie możecie ocenić efekt tych prac, tych kronik, tego co idzie na dużej antenie, tego co idzie w 24 i tego co idzie w turbo, ale staramy się robić tak, żeby pokazywać wszystkich. Nie wiem, czy nam też ma... Wiem, że, nie wiem, jedzie ekipa rzeczywiście z Onetu i oni chodzą w koszulkach Orlenu i oni robią tylko Orlen. No to ja bym się w życiu szacunkiem, nigdy nie mów nigdy, dobra, no ale na tym etapie bym się pod czymś takim nie podpisał pod taką relacją, bo wiem, że zawodnicy mnie znają, ja znam zawodników, bo jesteśmy w tym od nastu lat już, prawda, prawie 20. Jeżeli miałbym jechać, spojrzeć w oczy potem temu drugiemu, o którym, nie wiem, Markowi Dąbrowskiemu, prawda, że sponsoruje nas Lotto, a nie Orlen, to ja nie powiem Marku Dąbrowskiemu, a Marka Dąbrowskiego znam, przyjeżdżał do nas na próby maluchem, jak ja byłem w siódmej klasie podstawówki i grałem na basie i miałem długie włosy, on już wtedy zdobyłem Mistrzostwo Świata w drużynowym enduro i znamy się tyle lat. No. Na szczęście to się poukładało tak, że możemy to rozdzielić proporcjonalnie. Wiadomo, że mamy dwóch głównych sponsorów, jeżeli chodzi o Dakar, ale szczęśliwie jak na razie układa się też tak, że zawodnicy tychże dwóch głównych sponsorów jadą w czubie. Czyli pokazujemy ich chłopaków z Lotto, ich chłopaków z Orlenu i tyle, ile możemy, pokazujemy też... No Grzesiek Baran poszedł do mnie po Dakarze, tym pierwszym, na którym byłem, czyli nie tegorocznym, tylko zeszłorocznym i mówi, Adam, nigdy moja żona mnie nie widziała w telewizji wcześniej, on tą jaskrawą ciężarówką taką. Ja z nim zrobiłem setkę, jak wymieniał jakiś tam stabilizator sam, bo on jest sam sobie mechanikiem, logistykiem, przepiem, kierowcą, wszystkim. On tam mechanikiem, nogami na pianinie i głową w pęben jeszcze zagrał w wolnej chwili. I on leży, wymienia ten stabilizator, ja się położyłem z tym mikrofonem i mówię, Grzesiek, i zamiast odpoczywać takie rzeczy robi, a wiesz, to nie jest team fabryczny, ja tutaj muszę sobie sam i ta setka weszła. I to od razu się stworzyła z tego historia i on był tak zadowolony, szczęśliwy. Nigdy nikt mnie nie pokazywał, bo ja sobie wolniutko, za swoją kasę po prostu jadę. Także staram się zawsze. Z drugiej strony ubolewam na tym, że my tam na Dakarze nie do końca mamy wpływ na to, co jest emitowane tutaj. Może być taka osobista, może bolączka troszkę,
bo my możemy coś przesyłać materiału, mamy 15 minut codziennie transmisji, możemy tam maile napisać czy zadzwonić, powiedzieć, co jest ciekawe, co mniej, co naszym zdaniem jest bardziej godne pokazania. Ale z tego, co potem oglądam te materiały, to wiem, że od czasu do czasu każdy się pokazuje. Nie ma tak, że kogoś nie było. Czy to jest Piotrek Bobre, czy to jest właśnie Rafał Sonik, czy to jest Grzesiek Baran. No, kto tam jeszcze jechał taki mniej fabryczny? Chyba już. No motocykliści, teraz będziemy mieli wysyp motocyklistów, prawda? Mieliśmy, czy na tym taka, że mieliśmy tylko Kubę Przygońskiego, teraz będzie 5 motocyklistów polskich startowało. Także znowu fajnie, że ich będzie można pokazywać też. O! Tak się staramy robić. Nigdy nie robię relacji kosmosa. Nie. No. Jeszcze takie szybkie pytanie po zakupu kontrolowanego. Czy zdarzyło się po programie, że ktoś, kto był w programie, zwrócił do Państwa z pretensjami a propos samochodu, który został przez niego kupiony? Czyli no tak, z pretensjami? No. Super fury pokazuje. Super fura, no wiadomo, ale po prostu się tam później się miało. Nie, takiego czegoś nie było. Albo są tacy goście, którzy, wiadomo, część przychodzi z nastawieniem, żeby kupić samochód, część, żeby sobie pojeździć, popatrzeć, część, żeby po prostu wystąpić w telewizji, tak też się zdarza. Większość z tych, którzy kupili, to albo piszą, czy dzwonią i mówią pozytywnie, albo nie mówią nic. Nie było kogoś takiego, kto przyszedł, że nie wiem, jakiś zgniły samochód mu sprzedaliśmy, czy... Wiadomo, że czasami jak są to starsze, to coś się rozsypie, ale dla nas te sygnały pozytywne są znowu bardzo fajne, że ktoś z nami kupił i jak jest jakaś dyskusja przy następnym odcinku odnośnie innych samochodów, to ktoś pisze tam na Facebooku czy gdzieś, że ja byłem, zobaczyłem, kupiłem, jeszcze jestem zadowolony, to jest fajne, a no, hejtują raczej ci, którzy nie byli. Bo jak ktoś jest, to jest fajnie. No myślę, że chodzi zadowolony. Czy kupił, czy nie, to są fajne. Teraz realizujemy 2 dni. Kiedyś realizowaliśmy 1 dzień, a teraz 2 dni i mam troszkę więcej czasu, żeby no, poznać. Chciałem zapytać, czy uzasadniony jest strach Polaków przed kupowaniem używanych samochodów? Tak. Pytanie zamknięte. A coś więcej, jak można było na podstawie doświadczenia z zakupu kontrolowanego na przykład? Niestety nasz rynek to jest tak jak z naszym ruchem drogowym. To jest cały czas jeszcze chęć zarobienia ponad miarę tyle, co można na danym samochodzie zarobić. Czyli sztukowanie, czyli sprowadzanie tych samochodów porozbijanych. Teraz byłem w Anglii ostatnio i widziałem tam złomowisko samochodów. Polacy to obsługiwali. No serce mi się krajało jak 10-letnia 307 SW, ta 7-miejscowa ze szklanym dachem, 2.0 HDI, fantastycznie wyposażona. Taka butelkowa zieleń. No, piękny samochód. Podjechał w widlak, zagarnął go, przedziurawili go w 3 miejscach, spuścili płyny ustrojowe z tego samochodu, wyjęli silnik, skrzynie, które poszły tam do recyklingu i na dworze zgnietli i odwieźli gdzieś tam. Są kraje, w których samochody, które mają 10 lat lub 150 tysięcy kilometrów i więcej, nie są już eksploatowane, są po prostu wycofywane z rynku. My jeszcze do tego troszkę nie doszliśmy. Średnia wieku samochodów w Polsce wciąż jest powyżej 10 lat i ten rynek tych używanych samochodów, takich naprawdę używanych, niestety wciąż kwitnie. Te samochody siłą rzeczy przy naszych warunkach drogowych, przy naszych warunkach pogodowych, one są mocno wyeksploatowane. Zawieszenie ma mocno wyeksploatowane, nadwozia, mnóstwo korozji i tak dalej. Także musimy. No, ale czym to jest spowodowane? Prawem to jest spowodowane, bo jeśli przedsiębiorcy czy ktokolwiek dostawał lepsze, dlaczego ludzie kupują samochody luksusowe typu właśnie Maserati rejestrowane w Czechach? Znakomita większość Maserati kupiona w Polsce jest zarejestrowana w Czechach, bo tam nie mają akcyzy i odliczają sobie 23% VAT-u od tego. Bo każdy przedsiębiorca, czy kupuje Żuka, czy kupuje Maserati, to może sobie ten VAT odliczyć. I niestety ten nasz rynek jest. Stąd właśnie to nasycenie tego ryzyka, że mnóstwo tych samochodów jest oszukanych, jest przekręconych, ale to wynika moim zdaniem tylko i wyłącznie z prawa. Dopóki nie będziemy tępić tych, którzy kręcą liczniki, dopóki auto, które będzie trafiało do Polski, a miało 500 000 km i jest nawet w fajnym stanie, bo auto, które ma 500 000 km może być w dobrym stanie, a u nas ma od razu 120 tysięcy, no to można sobie to między bajki włożyć. No i my się tego wystrzegamy jak ognia po prostu. Też nam się nie udaje czasami, no też mamy auto, które wiadomo, że że jest przekręcone. Niestety, nie jest to na zasadzie
a znudził mi się mój samochód, kupię sobie nowy, a ten odstawiam gdzieś tam do sprzedania po prostu, tylko wtedy ten, do kogo ktoś go odstawił, naoszukuje i próbuje ściskać się znowu. Także najlepiej od znajomych, zawsze to mówię. Albo muzyk. Ja mam takie pytanie, chciałem na chwilę odnieść motoryzacji, ponieważ wiem, że muzyka pełni dużą rolę w Pana życiu. Chciałem spytać się prywatnie, jakiej muzyki Pan słucha, od jak dawna Pan gra w zespole i jak Panu to wychodzi? Gram, bo lubię. Nie musi wychodzić dobrze, na szczęście. Wiecie co, jaki słucham? Mocnej, szybkiej, to heavy metalu takiego. Dobrego, ostrego, oldschoolowego. Chociaż no, od nowych też nie stronie. Jest taki zespół teraz, który śledzę bardzo mocno, nazywa się Avenged Sevenfold, czyli siedmiokrotnie potępieni. Młody dosyć, chociaż już taki nie za bardzo młody amerykański zespół z Huntington Beach w Kalifornii. Bardzo lubię progresywną muzykę, czyli skomplikowaną instrumentalnie. Mike Portnoy to jest mój perkusyjny idol wielki, którego też śledzę od lat wielu. Zrobił 12 lat z rzędu tytuł Best Rock Drummer of the World. 12 lat z rzędu. Naprawdę gość wymiata. Widziałem go parę razy na żywo, także super. To są też wyprawy samochodowe zawsze z kolegami na koncerty. A sam zacząłem grać tak w 6 klasie podstawówki, w 7 właśnie miałem u mnie pióra wtedy. I jakoś tak wyszło. Wtedy mocno muzykę graliśmy bardzo. Teraz już gram łagodniejszą muzykę z kolegami z liceum. Trzymamy się jeszcze tacy koledzy z liceum, 2 dekady później. I sobie grywamy po prostu hobbystycznie. Ja gram na perkusji w zespole, ale ogólnie kolekcjonuję gitarę też. I nawet teraz w Los Angeles kupiłem sobie sztukę. Piękną. Tak sobie kiedyś powiedziałem, zawsze jak wyjeżdżam za ocean, to muszę wrócić z gitarą. Zawsze to robię. Czy to jest Toronto, czy to jest... No nie, na Dakarze nie kupuję gitarę, nie? No, to po prostu jak wyjeżdżam, to wracam z gitarą, tak. No. Także muzyka jest piękna i nawet te właśnie przy okazji testowania różnych samochodów, jak jestem w stanie odwiedzić miejsca, które mi się kojarzą, albo jak jestem gdzieś, to pójść na jakiś koncert dobry, na przykład hardkorowy, w Stanach, to zawsze idę, lokalne katalizmy, ja tam naprawdę. Czy jestem dziwny? Nie? No to dobrze. Wrócę do samochodów jeszcze. Trudno to zrobić. Samochody w scenariach na całym świecie, więc tu moje pytanie odnośnie najfajniejszej, najlepszej trasy, po której można sobie fajnie pojeździć, no i też jeszcze nasze lokalne, jeśli pan tutaj trasy. Mm-hmm. Jeśli chodzi o trasy światowe, no to właściwie europejskie będą 3 trasy. Pierwsza z nich to jest niemiecka autostrada. To jest trasa życia po prostu, za każdym razem jak tam jestem. Na Audi RS6 rozpędziłem się do 328 km na godzinę. Zupełnie legalnie, fajnie, między Monachium i Nowym Radą. 3 pasy zmieściły się, jakby to był jeden. Zrobiło się naprawdę ciasno w pewnym momencie. To jest szok, że oni jeszcze nie wprowadzili tego ograniczenia. Tam są dysproporcje prędkości też przeogromne, to tworzy sytuacje dziwne czasami, ale póki można z tego korzystać, to trzeba z tego korzystać. Druga trasa, która zrobiła na mnie wrażenie przeogromne, to jest słynna transbułgarska w Rumunii. Czałuszewski sobie tak pod górę pociągnął taką drogę. Tak, wszystko widać w takiej niecce górzystej. Byliśmy wtedy na prezentacji Skody Yeti i dlaczego ta trasa wywarła na mnie takie wrażenie? Dlatego, że jako jedyna ekipa z Polski wyjechaliśmy, jak to my w telewizji, pierwsi wyjeżdżamy, ostatni wracamy, bo piszący to co oni tam pożywają, trochę zrobią 2 zdjęcia albo i to nie, prawda, i wracają, mają materiał gotowy, mają komunikaty prasowe, mają fotografie, mają wszystko podane, my musieli to sami honorowo zrobić, więc wyjechaliśmy na tyle wcześniej, że policja nie zdążyła jej zamknąć, a za chwilę ją zamknęła, nikt z naszej grupy już na tę trasę nie wjechał, bo Top Gear robił swoje testy. I był tylko Top Gear i my. Na zamkniętej tej trasie. I to był naprawdę dzień. Był cały namiot cateringowy wielki dla całej naszej grupy przygotowany, z którego korzystaliśmy. Tylko my, we dwóch. Piotruś i ja. No i ta droga była zamknięta. Tam panowie jeździli ten ich taki matowo-czarny samochód z tymi żyroskopami, z tymi kamerami. Oni tam testowali chyba wtedy w Ferrari, Lambo i Estonia. Wyprawa do Rumunii była. Pamiętacie ten odcinek? No to część była właśnie tam robiona z tej kolejki. Nowe zdjęcia robili. No, najważniejsze było to, że jak oni nie jeździli, to my mogliśmy, bo oni mieli, jak to oni, bardzo dużo przystojów i my wtedy tą Skodą jedli. Bajka po prostu. Więc zamkniętą dla siebie tę trasę, jedną z najsłynniejszych na świecie, to było super. Trzecia taka trasa to jest norweska droga troli.
To jest też taki karkołomny zjazd takiego fiordu, bardzo piękne zakręty. Tam są w ogóle jak na ironię szarane Volkswagen też auto, ale było tak mokro i tak ślisko i tam wszyscy jeżdżą tak wolno, że tam akurat nie można było szaleć. Ale widokowo i charakter tej drogi jest obłędny. Ona jest przepięknie położona i tam jest zawsze zimno, mokro, ślisko, wyzwanie. Tam pojechać jakimś dobrym sportowym wozem, to jest gdzie wybąbić z tej drogi, prawda? To też, jakby ktoś chciał pojechać szybciej. A w Polsce? No ja uwielbiam stare odcinki rajdu Cormoran, czyli warmińskie szutry po prostu. Uwielbiam. Tam jest dużo tych smołówek tak zwanych, czyli tych nierównych warmińskich asfaltów pomiędzy tymi baobabami, pomiędzy tymi drzewami, skrajnie niebezpieczne drogi, po których trzeba jeździć, bo są wyasfaltowane, ale ostatnio gminy bardzo inwestują tam w drogi szutrowe. Naprawiają je po zimie i te drogi są po prostu piękne. Czasami jakieś auto z napędem na czterech, nawet nie musi być fajna ośka, dobrze napędzana. Też daje radę. Mamy naprawdę takie fragmenty dróg szutrowych w Polsce, jak o jakich kiedyś mogliśmy pomarzyć, jak Finlandia. Same szczyty, niewidoczne zakręty i piękna, równa droga. No to trzeba zamknąć niestety, bo jak Matador Golfem 2 wyjdzie z przeciwka, to robi się naprawdę ciepło wtedy. Tak, po górach naszych to nie za bardzo wyjeździ, tam jest strasznie nierówno. Tam no to jest takie szarpanie się z samochodem troszkę. W Bieszczadach jeszcze, tam gdzie testowałem Lamborghini Murciera, go wzięliśmy tam od gościa w Rzeszowie i pojechaliśmy na asfalty rajdu rzeszowskiego, odcinki rajdu rzeszowskiego. Przepięknie pociągnięte nitki w górę, jak ktoś chce potestować samochód kiedyś z jednej strony widokowo, a z drugiej strony trakcyjnie na asfalcie, to Rzeszowszczyzna jest piękna. Weź sobie na mapkę rajdu rzeszowskiego i posunąć OS-ami po prostu. Przepiękne wrażenie. Czy miał Pan jakieś ciekawe przygody z policją w Polsce, za granicą, przy testowaniu samochodu? Ciekawe? Nie ciekawe. No miałem. Jest jeden rekordzista, który, to nie ja akurat, ale opowiem historię, który rzeczywiście w Stanach pojechał 240 na 40. Było to lata temu już. No było 40, czyli 25 mil, 40 na godzinę, on jechał 240. Policjanci byli tak oniemiali tym, co on zrobił, że go puścili. On powinien być naprawdę powiedzieć do pierdla na długie tygodnie wtedy, no. Na prezentacji to było. Ja się kiedyś spotkałem z amerykańskim policjantem, tak klasycznym jak z filmu po prostu, w Waszyngtonie, jak pojechaliśmy ogrywać korwetę i pojechaliśmy do Waszyngtonu, do takiej willowej dzielnicy, przepiękne pałace, nie dom, te pałace były, jak się okazuje, mnóstwo polityków też tam mieszka, bo to Washington DC. I my sobie gramy z operatorem, zimno, strasznie, łapy kostnieją, gram, podjeżdża. Spalona ta elektrownia na górze. My siedzieliśmy w samochodzie, akurat zagrzewaliśmy się, wysiada, idzie. Tak. 400 kilo, rejbany, kapelusz, łapa na kaburze, podchodzi do nas. No to my już łykamy, bo no będzie strzelał z tego brzycha. Tak, nie on to ten drugi zaraz. I on tylko szybę kazał mi puścić. Mówi, panowie, tutaj po co? No kręcimy tutaj. A my mieliśmy telefon, że kręcicie. No tak. Kręcimy. A wiecie, że nie wolno kręcić. No jak nie wolno? Przecież ulica jest, kręcimy. Po prostu. On mówi, dobrze, dajcie mi wszystkie swoje dokumenty. Wziął legitymacje prasowe, wziął paszporty, wziął wizy, oczywiście tam wszystko. Poszedł do siebie w samochodu, siedział 20 minut. Wrócił i mówi, panowie, ja teraz was znam. Wiem, kim jesteście. Jeżeli dostanę jeszcze jeden telefon, to ja powiem, że możecie kręcić. Proszę bardzo, kręćcie sobie. Kręcisz. No naprawdę tak powinna działać policja, jak oni mają napisane na drzwiach, to protect and serve, no a nie, że gdzieś tam tutaj, a panie, niby nie można, ale to nie ma, tutaj posypiemy. Nie, łapówek, no to mogę otwartym testem powiedzieć, nie daje i czasami jak się przegnie, to trzeba po prostu ponieść tą konsekwencję i tyle. Na szczęście ostatnio przy tych wszystkich telefonicznych systemach ułatwiających poruszanie się po drogach jest dużo łatwiej. Naprawdę. Nie lubię CB, nigdy nie jeździłem CB. A teraz te spotkania z policją są takie, że jeżeli nawet tam się gdzieś przewiło, to jak wiem, że oni gdzieś tam są, to już i tak się zdążą odhamować. Także to przekroczenie jest wtedy tak mniejsze i się rozmawia dużo łatwiej. Wymigałem się trochę od tej krajowej policji, ale sami wiecie dlaczego. No. Ale takie króciutkie pytanie. Czy przed zdaniem prawka zdarzało się panu wygadać takie samo?
mieszkanie zamknięte. Tak, robiłem to często. Mieszkałem na Grochowie, czyli prawie w centrum Warszawy, po drugiej stronie Wisły. Ale no, ruch duży, Grenadierów, ulica i normalnie zdarzyło mi się tak, że w czwartej klasie podstawówki pod koniec zwiedziłem trzy sąsiednie osiedla taty samochodem, kiedy on był w Czechach, w Czechosłowacji podówczas, w delegacji. No, było tragicznie i głupie, naprawdę. Wziąłem kolegę jeszcze obok i jeździliśmy. Nie, żeby gdzieś na wsi, gdzieś tam po drogach wiejskich. Nie, od razu ciach, Nissana Sunny, złoty, pamiętam jak dziś, 1.7 diesel. Ogień, no. Tak, tak, tak. To bardziej niż samochodowo interesowało mnie łamanie prawa wtedy. Mnie fascynowało wtedy wielce. Biedny tata. Jest półtorej godziny, nie? To by się dzieliście. Już kończę. Chciałabym się zapytać, spośród ilu zgłoszeń wybiera Pan osoby do programu, czyli właściwie jakie realne szanse są dostania się do niego? Realne szanse. No to już się tak zabłysnę, że to zgłoszeń jest aż tyle, ale jeżeli chodzi o realne szanse, to zaraz obliczę, to sobie troszkę inaczej i zejdę. Nie, tak naprawdę przychodzi, jeżeli robimy 13 odcinków w serii, to przychodzi 3,5 tysiąca zgłoszeń mniej więcej na jedną serię. No. Większość to są oczywiście te samochody, o których już rozmawialiśmy, czyli kombinizdu 15-18, to mogę recytować jak pana Tadeusza w liceum. Ale no nie ukrywam, że naszą uwagę przykuwają te zgłoszenia takie troszkę jakoś tam charakterystyczne, że ten samochód czymś się, albo ta osoba, ta postać czymś się wyróżnia, no bo to wtedy jest troszkę łatwiej. A z drugiej ze strony wiemy, że im bardziej popularne samochody, im czasami tak bywa, powiem brutalnie, ale im bardziej taka normalna postać, standardowa, że żaden tam skoczek spadochronowy czy coś, to się najlepiej ogląda. Po prostu nasz widz pożąda motoryzacyjnej wiedzy podanej w sposób przystępny. Także jest szansa duża. Wystarczy napisać, że do tego pana, co jeździ z naklejką SKM motoryzacji na przedniej szybie, jak ja będę to dzisiaj czynił i już. A jakie triki stosują najczęściej sprzedawcy samochodów na polskim rynku? Oprócz cofania liczby. No tak, cofanie, naprawy tak zwane na szybko, naprawdę można kupić sztukę, która bardzo dobrze wygląda i bardzo dobrze jeździ i ma mnóstwo wad ukrytych, po prostu jest złożona na jakichś używanych częściach, a co mnie najbardziej drażni i wnerwia, po pierwsze niekompletna dokumentacja, że nikt nie pokazuje komputer, bo nie ma tych papierów po prostu. Już te wszystkie samochody gdzieś są, nawet jeżeli te papiery są, to one są niestandardowe, wyrabiane są nowe, podrobione, czyli taka lewizna legislacyjna. No i ostatnia rzecz, która mnie maksymalnie wkurza, to są historie. Historie handlarzy samochodów o danym samochodzie. O księdzu, o babci, o dziadku, o niepalącym. Boże, ja już raz słuchałem tego w życiu. Przecież kiedyś, że ludzie jeszcze w to wierzą, to naprawdę to jest szczyt naiwności. No nie można nigdy, że biały, nie wiem, Peugeot 206, prawda, jeszcze z zaślepionymi tylnymi bocznymi szybami, wyjeżdżony przez rodzinę gdzieś tam, a potrafią taką ciemną i tak, w ogóle tego nie trzeba słuchać. Dobra, trzeba panu powiedzieć, dobra, ja sobie sam obejrzę, wziąć do warsztatu, sprawdzić, bo no technik mają niestety co nie miara, no, żeby to pierwsze wrażenie zrobić, że tam to stoi nawet jakoś wygląda. Sam tak kupiłem 205 swoją pierwszą, zobaczyłem ją w komisie. Ciemna zielona butelka, ciemne szyby, 1.9 GTI, 120 koni. Stanąłem i mówię, będziesz mój. Naprawdę, i tak kupiłem. Okazało się, że wyjechałem, coś mi skrzydło, coś mi tego. Z szyberdachu, w zakręt wszedłem prawy, nie, w lewy, nie, w prawy i z tej strony struga wody. Coś mi dać. Okazało się, że naprawdę po zdarzeniu z mamutem samochód. No, cały poskładany, zalepiony szpachlą, strzywiada szpachli miał na sobie. Wszystko mi się rozłożyło w samochodzie. Wszystko przeciekało. W zbiorniku paliwa miałem wodę, instalacja elektryczna, szwankowała, wszystko. Ja ten samochód non-stop naprawiałem. No bo taki sobie kupiłem, tak mi się podobał wizualnie. Także na to trzeba zwracać uwagę, patrz. Jakie najciekawsze wytłumaczenia mieli handlarze, które pan szczególnie zapamiętał? Najciekawsze? Najbardziej pomysłowe? Jedno pamiętam takie, że naprawdę gość kupił, to jeszcze był czas giełdy samochodowej i gość kupił. To nie było wytłumaczenie, bo oni już nie mieli z czego tłumaczyć, ale wyjechał z giełdy samochodowej, przejechał dosłownie 3 km i zatrzymał się, nie był w stanie dalej jechać, bo się auto zepsuło,
i okazało się potem, jak rozebrał, no już silnik samochód nadrębował, ale nie musiał to rozebrać, bo już kupiłem ten samochód, wtedy się za gotówkę kupował samochód po prostu na giełdzie. Miał zamiast pierścieni na tłokach, miał skórki od boczku. To jest naprawdę czegoś, takiej buty po prostu handlarskiej, nie widziałeś, tylko tak, żeby nie wiedzieć, tak, żeby rozbujać te giełdy, i dosłownie, i tak ujechał, jest bardzo zaraz, skórki od boczku, który wyciągał z bloku silnika. No to chyba była największa buta z boku. Zapytam na koniec tylko o przyszłość motoryzacji, jak pan to widzi. Samochody elektryczne, chciały zadać. Teraz się powiem. Nie, chyba tak, naprawdę. To jest źródło zasilania, które daje to tak jak kiedyś było z dieslami. Wszyscy się wystrzegali się dieslów. Dlaczego? Bo były głośne, bo trzęsły samochodem, bo kopciły, bo były wolne, bo nie miały mocy, nie miały momentu obrotowego. Diesle mieli ten, kto musiał. Później nagle diesle się zrobiły, przewyższyły momentem obrotowym. Dorównały kulturą pracy silnikom benzynowym i nagle się okazało, że wszyscy chcemy jeździć dieslami. 7-10 lat temu, prawda? Boom na diesle. Teraz wchodzą hybrydy. Co do hybryd, to jestem takim troszkę zwolennikiem, ale nie do końca, ale muszę wam powiedzieć, że uwielbiam samochody w pełni elektryczne. Uwielbiam i to nie tylko te sportowe, jak nie wiem, Tesla Model S, czy jak ten Rimac, którym miałem przyjemność jechać, czy Tesla Roadster, ten mniejszy sportowy samochód, ale taki Nissan Leaf. Testowałem takiego Leafa w Oslo, to jest w ogóle żyć nie umierać. Dla nich, jeżeli mają znowu prawodawstwo ustalone tak, że takim samochodem parkujemy bezpłatnie, mamy strefy bezpłatnego ładowania baterii, możemy jeździć buszpasami, mamy darmowy wjazd do centrum miasta, to ja w to wchodzę. Od razu. Bo przecież nikt z nas nie jeździ na co dzień swoim samochodem po każdym zakręcie, jakby to był pierwszy i ostatni zakręt w naszym życiu. Eksploatujemy samochód normalnie. Ja tym moim rodzinnym samochodem to robię po 60-80-100 km dziennie, w zależności gdzie kogo trzeba zawieźć. I wtedy taki samochód, który ma zasięg nawet na te 250-300 km, nie jako jedyny auto w rodzinie, naprawdę spełnia pokładane w nim zadanie. Dlaczego teraz liderem sprzedaży w Norwegii jest Tesla Model S? Właśnie bardzo drogi samochód. Po pierwsze oszczędności, a tam auta nie kosztują mało, a po drugie fantastyczny charakter tego auta. To jest auto szybsze niż 95% samochodów z silnikiem spalinowym. Nawet jeżeli nie jest szybszy na prosty, choć jest, bo przyspiesza jak tramwaj, nie ma żadnych przełożeń, wciskasz gaz, masz od 0 do 250, masz cały czas tę samą efektywność przyspieszania, a jeszcze wszystkie baterie są umieszczone w podłodze i ma taki balans na wozie Tesla, jakiego nie ma żaden samochód z silnikiem spalinowym. Po zakrętach można iść dwa razy szybciej. Przechodzi się koło, no trzeba, żeby nie obrazić, koło takiego szybszego, sportowego samochodu, tylko taki Integry, prawda, oldschoolowej, to się przechodzi jak osiemdziarki po taką Teslą w zakręcie. Naprawdę, jak bardziej kocham. No, niemożliwe, tu mam blok silnika, mam to wszystko mam do góry, prawda? Toyota GT86 się chwali, że ma środek ciężkości na 45 cm od ziemi ten samochód. I to jest, no silnik, bokser, prawda? I to jest ewenement z jednostką spalinową, a taka Tesla ma na 30 i w ogóle mówi, gdzie tam, fajne auto, naprawdę. I to jest przyszłość, to jest przyszłość. Po pierwsze silniki elektryczne będą wspomagać silniki spalinowe, a po drugie i moim zdaniem prędzej czy później takie stanie będą je powoli zastępować. Nie tak, że je wypną zupełnie, bo wiadomo, puliści zostaną. Uwielbiamy ten dźwięk, uwielbiamy ten zapach, uwielbiamy ten charakter, ale do codziennej eksploatacji to ładowanie pełne baterii do Leafa to jest koszt 12 zł czy 14 zł, jakoś tak, z miasta. I mamy na 250 km jazdy po mieście, studenci drodzy, szkoły ekonomicznej. Jak sobie odciążyć budżet rodziców? To już ostatnie pytanie, teraz okazja. Czy ma pan może jakieś rady dla osób, które chciałyby zacząć startować w KLS-ach? Siadać do fury i jechać. Nie, tak naprawdę wiesz, w KLS-ach jest tak, że nie musisz mieć tych drogich systemów bezpieczeństwa. Musisz mieć nawet pożyczone, możesz mieć pożyczony samochód od rodziców, jakiś najprostszy kask, których są tysiące i obojętnie, czy jedziesz z seryjnym samochodem, małym samochodem, dużym, nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o fajną zabawę i o porównanie swoich umiejętności z innymi, bo jeżeli masz na przykład 70 załóg startujących, to zawsze znajdziesz kogoś w podobnym samochodzie. Nie ścigać się wtedy o generalkę, nie ścigać się o to, żeby gdzieś tam z tymi lancerami, bo takie te Subaru, prawda, w KLS-ach też startują. Wsiąść w obojętnie jakiś samochód,
i poznać tę żyłkę rywalizacji, bo to jest tym wszystkim najpiękniejszy. Nie musisz mieć 3000 koni pod maską i nie musisz być mistrzem kierowcy i lecieć 200 na godzinę w zakręcie. Wolne próby, bezpieczne próby, ale czujesz, przejeżdżasz jeden odcinek, przejeżdżasz drugi odcinek i czujesz, że ten, który jest w podobnym aucie, podobna pojemność, podobna masa jest za tobą tu 2 sekundy, tu jest 1,5 przed tobą, tutaj tego. To jest uczucie, którego się nie da opisać. To jest, to po to się to wszystko robi tak naprawdę. Pewnie, że przyjemność samej jazdy też jest, jak się jeździ w wyścigach szybszym samochodem, ale ta rywalizacja, jak raz wdepniesz, to już nie wyjdziesz z tego. Także śmigać. Ja się chciałem jeszcze zapytać o pana pracę jako dziennikarza, bo wielu z nas na pewno postrzega pana zawód jako taką pracę marzeń, coś, co każdy mógłby robić. Dlatego zlikwidowałem Facebooka, no. No i tutaj się chciałem zapytać, jakie są pana takie rady tutaj dla nas, dla studentów, jak można wejść w tą powiedzmy branżę motoryzacyjną, tą branżę dziennikarską, no i co trzeba zrobić, bo powiedzmy dla nas jest to troszkę trudniejsze, bo nie jesteśmy studentami dziennikarstwa, tak jak pan, ale no może są jakieś sposoby, jakieś sztuczki, które mógłby pan tutaj. Ja pewnie, że są. Ja można powiedzieć, że u mnie to jak tak naprawdę po wydziale dziennikarstwa to może jest jeszcze jedna osoba, może dwie. Wszyscy są albo bez uczelni, też się zdarzają, albo po różnych innych. To trzeba po prostu chcieć, to trzeba znaleźć patent na siebie, że to jest droga, którą chcę obrać i chociaż będę miał jakieś inne propozycje, bo no moi rodzice, którzy naprawdę mnie starali wspierać się w tym, co robię, to myśleli właśnie, o Boże, Aleś będzie dziennikarzem, no tak, to będzie chodził w starych sztruksach, w podartej marynarce, gdzieś tam z brodą, z papierosem i będzie tam siedział, pisał, bubał jakieś teksty. No nie, no można teraz naprawdę, dziennikarz zakłada działalność gospodarczą, może przejść na tę tak zwaną drugą stronę barykady i pracować w PR-ze, co też jest już niemalże odłamem dziennikarstwa, prawda? Wielu dziennikarzy przenosi się albo z jednej na drugą, albo z drugiej na pierwszą stronę. Trzeba znaleźć swój sposób na życie, co się chce robić. Czy chcesz rzeczywiście pisać, czy chcesz fotografować? Znam wiele osób, które na przykład zaczęły od pisania i nagle złapały zajawkę na fotografię. Bądź też na bycie operatorem kamery. I nagle on jedzie na zdjęcia raz, drugi, trzeci. Ja potem patrzę, to ja z nim jadę na zdjęcia, on jest operatorem, bo się nauczył, bo przeszedł szkolenie i tutaj upatruje jakoś swojej przyszłości. To jest też super praca, operator kamery. Troszkę coś na tych technikaliach znać, to dla mnie jest najtrudniejsze, ale granie tym obrazem, granie dźwiękiem, to jest fantastyczna rzecz i przede wszystkim jest to coś, co tworzysz. Dla mnie całe dziennikarstwo opiera się na tym, że my tworzymy, że mamy jednego dnia coś do zrobienia i następnego dnia już jest zupełnie coś innego. Inny samochód, inny tekst, inne miejsce, inna rzecz. To jest fajne, że to się nie powtarza w tej pracy właściwie nic. I do tego trzeba dążyć. Są dziennikarze tacy, którzy, nie wiem, polityczni, śledczy, którzy też są dziennikarzami i siedzą po prostu w redakcji po 12 godzin na dobę, ale to nie jest typ dziennikarstwa, który mnie jakoś tam strasznie interesował. Także tak jak śpiewał Frank Sinatra, a potem Michał Bayer, iść własną drogą. Nie ma innej możliwości. Bardzo panu dziękujemy za to spotkanie. Myślę, że wszystkich z nas zainspirował.